A teraz. Dziękuję. Bardzo wszystkich witam. Dzień dobry. Coś mi tam. Czy już można mówić? Dziękuję. Tak, ten radosny chaos jest zorganizowany. Tam jeszcze, tu jeszcze można poprosić może o drzwi albo tak. Zapraszamy, to może przywitam najpierw osoby, które są z nami online. Na Zoomie chyba wszyscy dzisiaj będą i na Facebooku, na kanale Wikimedia Polska. Więc ci, co się z Państwa logowali, rejestrowali na tę opcję lub na tą, to się odnajdą. Na obu kanałach są osoby z naszego zespołu i wolontariusze wikipedyści i wikipedystki, którzy będą pomagać i odpowiadać na pytania i częstować linkami. Dla osób online jeszcze informacja, że materiały, prezentacje będą tutaj wyświetlane w tle i mamy nadzieję, że będą widoczne dobrze. Natomiast po spotkaniu będziemy przesyłać potem materiały pokonferencyjne i wszystkie prezentacje będą przesłane. Raport, za który za chwilę usłyszymy, jeszcze nie jest na stronie, więc faktycznie będzie to premiera za chwilę. I przede wszystkim może zacznę od przywitania. Witamy na czwartej jednodniówce edukacyjnej organizowanej przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Pierwszy raz spotykamy się na żywo, bo online już od czasu pandemii. Ta inicjatywa była najpierw bardzo malutka i się rozrasta, jak widzimy, więc bardzo nas cieszy to, że wśród wielu super istotnych wydarzeń edukacyjnych też zaczynamy być i my obecni. Witamy tutaj ja, Klara Sielicka-Baryłka i Wioletta Matusiak z Zespołu Edukacji Wikimedia Polska. Dziękujemy partnerom tej konferencji, która ma tytuł Konferencja w tym roku ma nazwę Otwarte drzwi biblioteki. I nie tylko szkolnej, bo wiemy, że tutaj większość z Państwa się zarejestrowała, są nauczycielami, nauczycielkami bibliotek szkolnych, ale też w programie, jak widzicie Państwo, są też i przedstawiciele innych bibliotek, z którymi Wikipedia już od dawna współpracuje. I dlatego chcieliśmy Was połączyć razem w tej sali tutaj, w bardzo przyjemnej przestrzeni, metaprzestrzeń na Koszykowej. Witamy partnerów tutaj, przedstawicieli czasopisma Biblioteka w Szkole. Bardzo dziękujemy za przybycie. Przedstawicieli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z różnych regionów. Tak. I przede wszystkim Okręg Mazowiecki, który nas wspiera. Nie wiem, czy już Anna przybyła, ale przybędzie, mam nadzieję. I biblioteka tak zwana na Koszykowej i Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa, która dzisiaj, mam nadzieję, że wycieczka była udana, była naszym partnerem i jest zawsze, bo mamy też tam wiki rezydenturę. I to są nasi partnerzy. Widzę tutaj zadowolone miny, że wycieczka była udana. Z takich różnych organizacyjnych rzeczy jeszcze dla osób tutaj na miejscu jest... Będą przerwy, to chciałam powiedzieć, bo to jest pewnie ważne. Krótkie i bardzo prosimy o, ze względu też na osoby online, żeby ich nie przedłużać, żeby się w miarę pilnować czasu. No i mam nadzieję, że to będzie udane spotkanie, że ten raport wstrząśnie, ale pozytywnie, który przedstawimy. I zapraszam już pierwszą prelegentkę. Mieliśmy jeszcze tutaj puszczać Państwu filmik Wikiteka, ale zapraszamy może w przerwie na stronę wikiszkoła.pl. I tam jest i zakładka Wikiteka, i w zakładce konferencje jest program, jeżeli ktoś potrzebuje tam zajrzeć szybko. W holu, jeszcze to jest ważne, w holu są prezentowane postaci, bardzo ważne postaci dla całego tutaj tegorocznego projektu, który zaczął się w tym roku, Wikiteka, czyli bibliotekarki, nauczycielki. Tam prawie wszystkie są na tej prezentacji w holu, które biorą udział w pilotażowej fazie tego projektu, a resztę już później opowiemy. Zapraszam dr Paulinę Sobiesiak-Pęczko, która przedstawi wnioski z raportu, które robiliśmy w badanie, tak. a następnie na panel. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie i w ogóle możliwość wzięcia udziału w projekcie badawczym poświęconym sytuacji
bibliotek szkolnych. Przepraszam, ja tylko sobie tutaj ustawię. Mogę oddać telefon? Dzięki. Ustawię sobie. Widok. No, może tytuł nie jest zbyt optymistyczny, ale trochę optymizmu na pewno będzie. Więc moja prezentacja będzie poświęcona badaniom, które przeprowadziliśmy razem ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska wiosną bieżącego roku. I to były takie badania diagnostyczne. Chcieliśmy zobaczyć, jaka jest sytuacja bibliotek, bibliotekarek, bibliotekarzy. Co robią biblioteki, jakie funkcje pełnią w szkołach i na zewnątrz, szerzej w społecznościach lokalnych, z kim się komunikują, z kim współpracują. I wreszcie chcieliśmy zobaczyć taką tą cyfrową stronę funkcjonowania bibliotek szkolnych, czyli zarówno to, co umieją robić bibliotekarze, bibliotekarki, to znaczy ich kompetencje cyfrowe, dokładniej mówiąc, jakimi zasobami dysponują biblioteki, po to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie o potencjał transformacji cyfrowej bibliotek. I nasze badanie oparte było o dwa źródła danych. Po pierwsze były to wywiady jakościowe z bibliotekarzami i bibliotekarkami szkolnymi oraz badanie ilościowe, to było badanie KAWI. To jest taki typ badania, gdzie po prostu respondenci i respondentki wypełniają kwestionariusz zamieszczony na stronie internetowej. My wykorzystaliśmy do tego formularz Google'a. Udało nam się zgromadzić 423 odpowiedzi, 423 wypełnione ankiety. I w mojej prezentacji jakby skupię się na tych pytaniach, o których powiedziałam wcześniej, które sobie zadawaliśmy, projektując to badanie, ale zanim do tego przejdę, chciałabym krótko pokazać Państwu, jaka grupa wzięła udział w naszym badaniu. Dosyć szybko przejdę przez te dane, to jest tylko poglądowe, nie mam czasu, żeby bliżej jakoś o tym mówić. No, płeć. 97% naszych badanych to były kobiety. O bardzo różnym stażu pracy. W bibliotece tutaj warto zwrócić uwagę na to, że ponad 50% stanowili bibliotekarze, bibliotekarki o dużym stażu pracy, bo ponad 16 lat. 40% naszych badanych łączyło pracę w bibliotece z nauczaniem jeszcze innego przedmiotu. Największa grupa prowadziła różnego rodzaju zajęcia specjalistyczne, logopedię, rewalidacje, pełnili funkcję pedagogów w szkołach. 18% uczyło języka polskiego, 17% to była taka grupa przedmiotów tak zwanych innych, bardzo różnych, od edukacji regionalnej, ekonomii poprzez pracę w świetlicy. W dalszej kolejności języki obce, historia, WOS. Generalnie bardzo, bardzo różne przedmioty. Jakiego typu były szkoły, w których bibliotekarze brali udział? Jak widzicie Państwo, były to przede wszystkim, czy największą grupą były szkoły podstawowe, 63%. W drugiej kolejności 15-16% to licea i zespoły szkół. Szkoły różnej wielkości, chociaż aż 3/4 szkół to były placówki liczące ponad 300 uczniów. I też jeszcze poglądowo, najwięcej szkół, które bibliotekarzy, którzy wzięli udział w naszym badaniu, pochodziło z województwa mazowieckiego, 24%. W dalszej kolejności było województwo śląskie, małopolskie. No i też jeśli chodzi o wielkość miejscowości, bo to też jest ważne, jak się mówi o tej specyfice funkcjonowania bibliotek, no to mieliśmy 24% bibliotekarzy, którzy pracowali w bibliotekach wiejskich i taka sama grupa to byli pracownicy i pracowniczki bibliotek największych miast, powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Pozostałe kategorie były mniej więcej podobnie reprezentowane, od 8 do 14% badanych. I też dosyć ważna informacja w kontekście tego, o czym będę mówiła, w ponad połowie bibliotek pracuje jedna osoba, 34% dwie osoby zatrudnione, 9% trzy i więcej. I teraz właściwe wyniki. Zacznijmy od roli bibliotek szkolnych.
Jak Państwo wiecie, zapewne biblioteki najczęściej są kojarzone jako miejsca wypożyczania książek. Nie można powiedzieć, że to jest ich przekleństwo. Z tą funkcją są kojarzone, tak jak bardzo stereotypowo, jak powiedziała jedna z naszych badanych, jesteśmy podawaczami od książek, ale ja się nigdy nie zgodzę z tym, że bibliotekarz to taki podajnik książek. Dla mnie bibliotekarz to ktoś, kto ma przeprowadzić taką inicjację czytelniczą, czyli znaleźć klucz do dziecięcych serc i dusz, żeby one widziały bibliotekę nie jako miejsce, gdzie stoją książki. Mamy tak zaczarować dzieci, że one widzą pulsowanie historii pod okładkami książek. I to jest pokazanie, że czytelnictwo daje nam supermoc. A podajnikiem książek może być każdy. I nasze badania pokazują, że rzeczywiście biblioteki szkolne pełnią wiele różnych funkcji. Promują czytelnictwo, przewodniczą po świecie wiedzy i informacji. Organizują przeróżne wydarzenia, tworzą przestrzeń do tego, żeby uczniowie mogli w nich pracować i zespołowo, i indywidualnie. Udzielają wsparcia i pomocy uczniom, pomocy wszelkiego rodzaju, także tej psychologicznej. Biblioteki to takie miejsca, gdzie uczeń po prostu może przyjść, podzielić się swoimi problemami. Nasze badanie było prowadzone też w specyficznym momencie, po wybuchu wojny w Ukrainie. I tutaj też wiele z bibliotekarzy deklarowało, że jest bardzo czynnie zaangażowanych też w pomoc uchodźcom, uchodźczyniom z Ukrainy. Biblioteki to także centra multimedialnej informacji. To miejsca, które wspierają na różne sposoby pracowników szkół, które, tego określenia używa często Violetta, są sercem szkoły. Ale ze względu na to, o czym powiedziałam na początku, czyli to kojarzenie ich z wypożyczaniem książek przede wszystkim, sprawia, że są one instytucjami, które nie są doceniane w strukturach szkół, zarówno przez dyrekcję, zobaczycie Państwo jeszcze to na jednym z wykresów w badaniu ilościowym, przez dyrekcję szkół, przez uczniów, przez całe otoczenie. To sprawia, że często pełnią w szkołach rolę świetlic, magazynów, przechowalni, składzików. Jak powiedziała jedna z bibliotekarek, z którą rozmawialiśmy, jesteśmy taką formą zapchaj dziury. Tutaj widzicie Państwo wykres, który po lewej stronie, który obrazuje różne inicjatywy. Jest jakby taką ilościową prezentacją tego, o czym powiedziałam przed chwilą, czyli biblioteki to przestrzenie, gdzie odbywają się imprezy, wystawy, gdzie organizuje się akcje charytatywne, wolontariat, gdzie pomaga się uchodźcom z Ukrainy. I rzadziej trochę inne takie aktywności, jak spotkania autorskie, prezentacje, przedstawienia teatralne. To aktywność bibliotek w bardzo dużej mierze uzależniona jest od zasobów, które posiadają i o tym będę mówiła później. Ale już też warto o tym powiedzieć, że mimo tak naprawdę dosyć nieprzyjaznych warunków, w jakich funkcjonują biblioteki, one naprawdę dużo robią. Ich aktywność koncentruje się głównie w tej przestrzeni szkolnej. Tutaj widzicie Państwo po prawej stronie taki wykres, w którym, gdzie są odpowiedzi na pytanie, czy biblioteka w ciągu ostatniego roku podejmowała jakieś inicjatywy czy działania na rzecz osób spoza szkoły, społeczności lokalnej. No to tak odpowiedziało 26% naszych badanych, ale zdecydowana większość nie. To do tego, o czym powiedziałam, czyli tego osadzenia działań bibliotek szkolnych w strukturach szkół, to też pokazuje ten slajd, który mówi o tym, z jakimi organizacjami deklarowali bibliotekarze i bibliotekarki, że współpracują. To jest przede wszystkim samorząd szkolny, to jest Rada Rodziców, organ prowadzący, a takim głównym podmiotem zewnętrznym, gdzie ta współpraca jest prowadzona, są biblioteki publiczne. Przy czym od razu mogę powiedzieć, że te wywiady pokazywały, że bibliotekarze szkolni są świadomi dużych różnic, jakie wynikają z tego, że biblioteki publiczne są bardziej doinwestowane, mają większe zasoby, lepszą literaturę nowszą do dyspozycji, dzięki której mogą też przyciągać młodzież. Co decyduje o aktywności bibliotek? Różne rzeczy, ale w największym stopniu fundusze na prowadzenie działalności. Ponad 3/4 naszych bibliotekarzy powiedziało, że te fundusze są niewystarczające.
Problemem jest też kryzys czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, ale na ten kryzys trudno zareagować w sytuacji, kiedy biblioteki, o czym będę dalej mówić, nie dysponują zasobami, nie wiem, tak cyfrowymi, które interesują młodzież. Nie mają na przykład e-booków, które też, jak wskazywali bibliotekarze, mogłyby być taką formą, która przyciągnie młodzież do biblioteki i dzieci. Brak nowoczesnego wyposażenia, zbyt mała wielkość pomieszczenia. Rzeczywiście nasze badanie pokazuje, że biblioteki pracują w bardzo różnych warunkach. Niektóre mają do dyspozycji dwa pomieszczenia, a niektóre to bardzo, no, można powiedzieć, klitki, gdzie niewiele się mieści. I to też wpływa na to, co bibliotekarze, bibliotekarki mogą w tych przestrzeniach zrobić. Jak widzicie Państwo, żaden z bibliotekarzy nie powiedział, że biblioteka nie ma wyzwań, czyli jakieś zawsze są. A mocne strony, to też chciałam bardzo mocno podkreślić. Podstawową, takim głównym potencjałem, o sile bibliotek szkolnych stanowią ich pracowniczki i pracownicy, zaangażowani bibliotekarze i bibliotekarki, którzy mają też doświadczenie w pracy z uczniami, w prowadzeniu różnych zajęć dla uczniów. To były najczęściej wskazywane odpowiedzi. Teraz przejdźmy do kwestii zasobów, którymi dysponują biblioteki szkolne. Te zasoby też są bardzo ważne w kontekście tego, co mogą robić, jak funkcjonują. I tutaj w naszym badaniu pytaliśmy o to, czy biblioteki mają komputery, dostęp do internetu, katalogi online, profil w mediach społecznościowych i też stanowiska przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Jak widzicie Państwo na tym wykresie, 86% bibliotek szkolnych zadeklarowało, że ma komputery, około 3/4 dostęp do bezprzewodowego internetu, 57% stronę internetową, a 48% profil w mediach społecznościowych. Tutaj bibliotekarze odwoływali się do pandemii, mówili, że rzeczywiście pandemia bardzo przyspieszyła, rozwinęła jakby tą taką cyfrową stronę funkcjonowania bibliotek. Część bibliotekarzy też ze względu na okoliczności, na przykład i na to, żeby komunikować się jakoś z rodzicami, z uczniami, też utworzyła profile w mediach społecznościowych. Innymi słowy, że to się zmieniło na plus w ostatnich latach. Jeśli chodzi o stanowiska przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, to tutaj 11% naszych badanych wskazało, że takowe posiada. Sprzęt. Tu jest wymienione jest dużo różnego rodzaju sprzętu, ale tak naprawdę chciałam Państwu pokazać, że biblioteki dysponują podstawowym sprzętem, bardzo podstawowym. Komputerami, drukarkami, skanerami, głośnikami. Te niebieskie paski na wykresie oznaczają, że biblioteka nie ma żadnego z takich sprzętów, więc jak widać tutaj, czytaków nie posiada 97% bibliotek, to tak w kontekście też pracy z uczniami z niepełnosprawnościami. Robotów, tablic interaktywnych, czytników, e-booków 90% tabletów nie posiada. Najbardziej popularny sprzęt to ten sprzęt podstawowy, który jednak często, jak mówili bibliotekarze, nie jest sprzętem dobrej jakości, jest sprzętem przestarzałym, który nie funkcjonuje do końca dobrze i to na pewno jest jedna z ważnych barier, które utrudniają bibliotekom pełnienie funkcji takich multimedialnych centrów informacji. A teraz kompetencje cyfrowe bibliotekarek i bibliotekarzy. Kolejny ważny aspekt, jeżeli chodzi o to, co mogą, jeśli chodzi o zarówno o transformację cyfrową bibliotek i w ogóle szkół edukacji, jak jeśli chodzi o to, co biblioteki, jak mogą działać. I znowu tu jest bardzo dużo odpowiedzi. To nie o to chodzi, żebyście Państwo w tym pytaniu o to, co bibliotekarze, bibliotekarki umieją robić na komputerze czy urządzeniach mobilnych, pytaliśmy o przeróżne rzeczy. Te bardziej bardzo podstawowe, jak przesyłanie plików mailem, napisanie tekstu za pomocą edytora, po tworzenie, przeprowadzanie ankiet, współpracę z wykorzystaniem, z oprogramowaniem, które umożliwia wykorzystywanie wspólnych zasobów, organizację, przeprowadzenie webinariów, telekonferencji. I te niebieskie paski na wykresie oznaczają, że
pozytywną samoocenę. Tutaj bibliotekarze deklarują, że wiedzą, jak wykonać dane zadanie pomarańczowe, że byliby w stanie dojść, gdyby była taka potrzeba, jak wykonać dane zadanie. I tu też chciałam powiedzieć, że bardzo pozytywna jest ta samoocena kompetencji cyfrowych bibliotekarzy. Pytaliśmy tak ogólnie też, jak oceniają te kompetencje swoje na skali i to pytanie też, z tego pytania też jakby wyszło, że rzeczywiście ta samoocena jest wysoka. Bibliotekarze albo właściwie dobrze sobie radzą prawie ze wszystkimi z tych zadań, o które pytaliśmy, zadań różnego rodzaju. Najsłabiej wypadła kategoria tworzenia filmów muzyki za pomocą specjalnego oprogramowania. Tutaj bibliotekarze wskazywali na to, że rzeczywiście potrzebowaliby jakiegoś wsparcia. I co się składa na ten rozwój kompetencji cyfrowych pracowników, pracowniczek bibliotek szkolnych? Tutaj nasi badani mówili o tym, że to jest ta różnorodność pracy, którą wykonują, tak? I współpraca z bardzo różnymi grupami, współpraca z nauczycielami ze szkoły. To jest też ten proces cyfryzacji zasobów bibliotecznych, który się dokonuje, który przyspiesza i który też sprawia, że bibliotekarze rozwijają swoje kompetencje cyfrowe. No i ten czas pandemii. 57% badanych zadeklarowało, że w tym czasie częściej niż przed brało udział w inicjatywach, szkoleniach, które by dotyczyły kompetencji cyfrowych. No i też wszystko to, co się zadziało przy okazji pandemii w szkołach, to znaczy działania samokształceniowe, jakie to też wiemy skądinąd szkoły prowadziły, bibliotekarze, bibliotekarki też byli w to zaangażowani i to zadziałało pozytywnie. Więc jak technologie wykorzystują bibliotekarze, bibliotekarki w pracy bibliotek? Najczęściej nasi badani wskazywali na to, że korzystają z zasobów internetowych, że wykorzystują edytory tekstów, programy do tworzenia prezentacji, także korzystają z oprogramowania katalogowania zbiorów bibliotecznych. 3/4 korzysta z mediów społecznościowych. Też trochę poniżej 3/4 aplikacji do komunikacji różnego rodzaju. 60%, 2/3 oprogramowania do tworzenia quizów, zadań, ćwiczeń. Najrzadziej jest wykorzystywane to oprogramowanie do przetwarzania grafiki, zdjęć, dźwięku, filmów, co dobrze koresponduje z tym, o czym mówiłam wcześniej, że tutaj te kompetencje też w tym zakresie bibliotekarze wskazywali, że mogłyby być wyższe, no więc pewnie też z tego powodu oni po prostu rzadziej korzystają z tych rozwiązań. Nikt nie powiedział, że nie korzysta z technologii. A jak wygląda wykorzystanie takich bardziej aktywnych metod dydaktycznych? Metoda projektu, escape room, grywalizacja, metoda odwróconej lekcji klasy, design thinking, metoda przynieść swój własny sprzęt. I to badanie pokazuje, że... te niebieskie fragmenty to są, mówią o korzystaniu z danej metody, pomarańczowe o tym, że bibliotekarz, bibliotekarka zna metodę, ale nigdy z niej nie korzystał, a szary, że nie zna. I to nasze badanie pokazuje, że generalnie bibliotekarze, bibliotekarki znowu znają różne metody, ale używają ich stosunkowo rzadko. A czy tworzą materiały samodzielnie? Pytaliśmy o Wordwall, Genially, Padlet i to są rzeczywiście najczęściej wykorzystywane przez bibliotekarzy i bibliotekarki oprogramowania. Korzysta z nich regularnie 18%, między 17 a 18% badanych. Blog, YouTube, podcast są dosyć rzadko tutaj z tego korzystają bibliotekarze. A co chcieliby rozwijać? Jakiego rodzaju kompetencje cyfrowe? Prosiliśmy o wskazanie 3 takich najważniejszych kompetencji. Zdecydowana większość powiedziała, że chciałaby lepiej tworzyć samodzielnie różnego rodzaju materiały cyfrowe, prawie 60% naszych badanych, ale chciałam zwrócić też uwagę na tą przedostatnią odpowiedź. 18% tylko powiedziało, że chciałoby rozwijać się w zakresie metodyki stosowania technologii, która skądinąd jest kluczowa w tym, żeby dobrze nie tylko znać dane narzędzia, ale po prostu też właściwie z nich korzystać.
Także to jest jeszcze niedoceniana, choć bardzo ważna kompetencja. Biblioteka szkolna przyszłości. Jak mogłaby wyglądać? Nasi badani dokładnie wiedzą, jak mogłaby ich biblioteka wymarzona wyglądać. To jest takie miejsce, które łączy ze sobą tradycję i nowoczesność, w którym można czytać, odpoczywać, pracować zespołowo albo uczyć się indywidualnie. To jest miejsce, w którym można byłoby korzystać z technologii, ale też miejsce, w którym od tych technologii można byłoby odpocząć, że wszystko zależy od tego, właśnie też od bibliotekarza tak naprawdę, od tego, jakie on ma podejście i od tego, jakimi zasobami będzie dysponowała biblioteka, żeby różne działania prowadzić. Więc wizja i pomysły są, ale badanie pokazuje, że w tej chwili praca bibliotek, ich siła opiera się głównie o zasoby ludzkie, o bibliotekarzy, bibliotekarki, którzy tam pracują. Często nie mają oni potrzebnego sprzętu, przestrzeni, żeby podejmować różne działania, nie mają pieniędzy. I tutaj ta kwestia bardzo mocno wybrzmiewała. Nigdy nie wiadomo, czy będą środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, czy w budżecie szkoły będzie akurat tego roku budżet, żeby takie środki na działania biblioteki w wystarczającym stopniu zabezpieczyć. I to są takie bolączki, pytania, które pojawiają się i które sprawiają, że bibliotekom trudno jest rozwinąć skrzydła. A jakby dodatkowo w tym momencie, w którym jesteśmy, kiedy tyle mówi się o kryzysie w edukacji, o tym, że brakuje nauczycieli, dla mnie jest też takie pytanie może dzisiaj do dzisiejszej dyskusji, w jaki sposób to wpłynie na sytuację bibliotekarzy i bibliotekarek, bo już nasze badanie pokazywało, że bibliotekarki, bibliotekarze często nieodpłatnie w ramach swojej pracy prowadzą różnego rodzaju zajęcia w szkołach, nie mając potem czasu na wypełnianie swoich podstawowych zadań. Pytanie też, czy to w związku z licznymi wakatami nauczycielskimi w szkołach, czy ten problem będzie się i jak do jakiego stopnia pogłębiał, na ile to w ogóle może też zaburzyć dalsze funkcjonowanie bibliotek i rozwijanie przez nich działań. Tu jest oczywiście cały czas też ta kwestia funduszy i w ogóle problemów, które wszyscy mają dookoła, jeśli chodzi o ich zapewnienie, także szkoły i też o to, jak to w perspektywie może wpłynąć na biblioteki, na ich działania, na ich moc. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Ten raport postaramy się już w przerwie zawiesić na stronie, na pewno do końca dnia. To była bardzo duża praca i bardzo pani doktor Paulinie Sobiesiak-Pęszko dziękujemy za to, że też z nami dość laicko podchodzącymi też do, no nie jesteśmy socjolożkami, zbudowałyśmy tę ankietę wspólnie idąc za wskazówkami. I też pytając się samych bibliotekarzy szkolnych, o co pytać i jakie się mogą pojawić rzeczy. Były też wywiady właśnie te pogłębione, które myśmy robiły i no, te spotkania nam na pewno zapadną też bardziej w pamięć niż i oprócz wypełniania ankiet, których nie widzieliśmy przy tym osób. No bo w tym momencie często byłyśmy w tych bibliotekach, tak, robiąc ten wywiad i widziałyśmy na własne oczy, jak wyglądają te przestrzenie. Teraz zaproszę do panelu, tylko jeszcze powiem, że ten raport będzie oczywiście dalej wykorzystywany. Jak macie jakieś pomysły państwo, co można jeszcze z nim zrobić, to zapraszamy do współpracy. Na pewno my chcemy w przyszłym roku zrobić rekomendacje na bazie tego raportu dla wyższych struktur, że tak powiem, a też dla dyrektorów szkół. Więc będziemy budować taką ekipę, że tak powiem, do stołu rekomendacji. Chciałabym, żeby w pierwszym półroczu to się wydarzyło, ale przynajmniej zaczęło, tak? Żeby nie odbiec za daleko od tego pierwszego efektu. Więc zachęcam do dołączania się do tego pomysłu. I teraz zapraszam na omówienie tych podciętych skrzydeł.
Zapraszam do panelu podcięte skrzydła podcięte czy gotowe do lotu. I bardzo się cieszę, że do prowadzenia tego panelu zgodziła się przystąpić Justyna Suchecka-Jadcza, którą wszyscy dobrze znamy i strasznie się cieszę, że ostatnio częściej się widujemy na różnych rzeczach, gdzie się pojawia też Wikipedia. I wiemy też, że sama edytujesz co jakiś czas, czy próbujesz, więc jesteś nasza. Ale trzeba śmiało edytuj, a my poprawiamy. Bardzo się cieszymy i zapraszamy Justyna Suchecka-Jadczak i nasze gościnie Aleksandra Czetwertyńska z Centrum Cyfrowego. Tak. Jakoś Magdalena Brewczyńska, reprezentująca tu dzisiaj bibliotekę w szkole, ale też kompetentnego nauczyciela, redaktorka. I nasze wikitekowe postaci, czyli trenerka wikiteki Iwona Pietrzak-Płachta z wypożyczalni Skrzydeł w Pliszczynie. I Justyna Radomińska z Biblioteki Liceum Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim. I chciałam też wspomnieć, że biogramy wszystkich osób, które dzisiaj się tutaj pojawiają, są dostępne na stronie wikiszkoła.pl konferencje, jeszcze w jakichś różnych też na postach, także można się zapoznać szczegółowo. Zapraszam. Dzięki, Klara. Możesz paniom oddać, żeby się mogły dzielić dalej, bo mamy 4 mikrofony na 5 osób, żeby było takie gorące krzesło i żebyśmy chciały ze sobą dyskutować. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Dzięki, Klara, że tak pięknie o mnie powiedziałaś. Ja Państwu wyjaśnię, co mnie skłoniło do edytowania Wikipedii. Może to będzie też dla kogoś inspiracja. To znaczy, ja edytuję biogramy moich koleżanek. Jak widzę, że jest jakaś dziennikarka, pisarka, artystka, która nie ma biogramu, to wchodzę i piszę. I używam tylko jedno konto dla mężczyzny, przy czym używam słowa koleżanki bardzo swobodnie, dlatego że części tych osób w ogóle nie znam, ale podziwiam ich pracę i nie mogę się nadziwić, że ich tam nie ma, tak jak nie mogę się nadziwić, jak przeczytałam pań biogramy. My się umówiłyśmy przed spotkaniem, że będziemy mówić do siebie po imieniu, chociaż na żywo w takim składzie widzimy się, o właśnie, bliżej, milej, tak, tak, zachęcamy, ściśniemy się, będzie dobrze. Klara was przedstawiła tak bardzo zdawkowo, ale ja mam nadzieję, że to pierwsze pytanie i to, od czego zaczniemy, troszkę pozwoli wam przedstawić te wasze działania już w praktyce. Bardzo chciałabym, żebyście państwo myśleli o tym spotkaniu jako rozmowę też z wami, więc na pewno będzie okazja do zadawania pytań na koniec, ale jakby coś się w trakcie urodziło, to jak w szkole ta ręka do góry bardzo pomaga, będę do tego zachęcać. Wiem, że wolontariusze wikipedyści są z nami online, więc gdyby coś pojawiło się w sieci, na pewno nam przekażecie, nie? Że coś jest do zadania, jak będzie jakiś bardzo ważny głos, więc Państwa zachęcam też do czynnego udziału. Myślę, że te dane dały nam wszystkim dużo do myślenia. Ja na przykład dopiero kiedy usłyszałam to, co pani doktor mówiła, zrozumiałam, że rzeczywiście wszystkie 3 biblioteki szkolne, z którymi miałam do czynienia, miały jedno pomieszczenie. Jak pani to mówiła, to zrobiłam takie, jest wow, naprawdę, to jest jedna mała sala, a trzeba zrobić tam tak wiele rzeczy, ale umówiłyśmy się, że ja najpierw zacznę od rzeczy, które nie będą do narzekania. My ponarzekamy też na pewno, bo te dane, panie się uśmiechają, ale to będzie takie no, słodko-gorzkie pewnie rozmawianie. I dlatego chciałabym zacząć od ciebie, Iwono. Dlatego, że wypożyczalnia Skrzydeł w Pliszczynie to jest coś, co doskonale odpowiada, mam nadzieję, na tę część o dawaniu wiatru w skrzydła, o budowaniu skrzydeł. I chciałabym, żebyś opowiedziała, zaczęła od tego, co to właściwie jest i co to dla ciebie jest przede wszystkim. Więc słuchajcie, ja jak pojawiłam się w swojej szkolnej bibliotece 22 lata temu, to ona wyglądała zwyczajnie jak właściwie każda szkolna biblioteka, ale ponieważ ja zawsze myślałam o sobie nie jak po prostu o bibliotekarce, tylko o kimś, kto, powtarzam, to wiem, jak ktoś mnie zna, to jakby zna tą moją ideę, ale jak ktoś nie zna, to jest bardzo ważne, bo ja o sobie myślałam właśnie nie jako o po prostu bibliotekarce, tej podajniczce książek, tylko o kimś, kto trochę jak wróżka albo niewidzialna ręka podkłada właściwą książkę właściwej osobie we właściwym czasie, żeby uleczyć duszę albo dmuchnąć w skrzydła. A poza tym jeszcze widziałam w ogóle książki jako takie
lekarstwa, tak? Te książki, apteczki, książki, plasterki na różne nasze dolegliwości. I pomyślałam, że te książki mogą być skrzydłami, które rzeczywiście w różne światy nas potrafią zabrać, zupełnie bezpłatnie. Ja to nawet myślałam, że to jest takie chytre trochę, bo przychodzą do biblioteki uczniowie, którzy nie muszą tam być. Przychodzą, bo czegoś szukają. I my tak sprytnie możemy im jakieś treści podłożyć, tak, żeby oni nawet nie wiedzieli, że my tak czymś tam dmuchamy, tak, w te ich skrzydełka. Tak to sobie wyobraziłam i dlatego powstała wypożyczalnia skrzydeł. Bo po pierwsze te książki jako skrzydła, które zabierają nas w różne krainy słowa, ale dla mnie drugi bardzo ważny element wypożyczalni skrzydeł to jest dmuchanie w skrzydła dziecięcych potencjałów. Bo szkolne biblioteki mają ogromną moc, ogromną, wspierania tej funkcji edukacyjnej, wychowawczej szkoły. My nie musimy konkurować z bibliotekarzami tablicowymi, ale my mamy przestrzeń i czas dla uczniów szkoły i bardzo pięknie możemy te funkcje szkolne wspierać. I tak to sobie wymyśliłam, że to będzie wypożyczalnia skrzydeł tych książkowych, ale też tych skrzydeł dziecięcych potencjałów, bo biblioteki dzisiaj nie mogą być miejscami tylko dla książki. One będą miejscami do animacji kultury, tam uczniowie będą chcieli przychodzić, żeby pobyć. Żeby z nami pobyć, żeby ze sobą pobyć, żeby to były takie, ja chciałabym, żeby to były takie przestrzenie, gdzie na tej pędzącej autostradzie nauki szkolnej, żeby był taki przystanek, który można otworzyć, takie drzwi magiczne, które się otwiera i tam jest po prostu trochę inny świat. Ten inny świat to jest taki świat marzeń, jak mailowałyśmy przed spotkaniem Justyną, więc Iwono, proszę podziel się mikrofonem z Justyną, tak. Przepraszam, że to zdradzę, bo bardzo mi się spodobało to określenie. Justyna jest doświadczoną nauczycielką języka polskiego, nauczycielką dyplomowaną, od niedawna bibliotekarką i użyłaś w mailu do mnie takiego określenia, że możesz być aktualnie ekspertką w kwestii nielotu, ale wydaje mi się, że to nie jest do końca prawda, bo przecież miałaś wiedzę o tym, jak ten zawód wygląda, a jednak zdecydowałaś się na to, żeby tą bibliotekarką też zostać. Co cię skłoniło do tego? I czy to naprawdę jest ten nielot? Bo wydaje mi się, że tam jednak czułaś wiatr, jak wybierałaś tę drogę. Tak, rzeczywiście trochę tak jest. Ja jestem bibliotekarzem z bardzo małym stażem, dopiero od roku. Cały poprzedni rok pracowałam też jako bibliotekarka, dalej jestem nauczycielem polonistą. Poszłam do biblioteki w związku z własnymi kryzysami zawodowymi. Ja już trochę nie chciałam czytać Przestróg dla Polski Stanisława Staszica w kółko. I pomyślałam, że sposobem na to, żeby ze szkoły nie odejść zupełnie, właśnie jest pójście do biblioteki. Bo w swojej pracy polonistycznej jestem takim nauczycielem, który podejmuje różne działania i wierzy w to, że młodzież się uczy nie tylko w szkole, ale poza szkołą. I jakby pomyślałam, że biblioteka jest rzeczywiście przestrzenią właśnie na to, żeby pozwalać uczniom, użyję tej metafory po prostu, tak, rozkładać te skrzydła i latać. Ale troszkę niestety pracuję w takiej przestrzeni, o której Iwona powiedziała, że jest zwykłą biblioteką i ja się tutaj świetnie w tym raporcie odnalazłam w tych wszystkich trudnościach, w tych wszystkich nielotach właśnie. I mam nadzieję, że uda mi się otworzyć drzwi biblioteki. Mimo że jest to trudne. Kiedy patrzyłaś na te raportowe przeszkody, to o których myślałaś w kontekście swojej pracy? Co widzisz przede wszystkim? To są pieniądze, czy to jest bardziej skomplikowane? Ja myślę, że to jest bardziej skomplikowane. Oczywiście kwestie finansów, wyposażenia biblioteki, one są bardzo ważne, bo kiedy nasza biblioteka została odremontowana, oznacza to, że nie ma pieniędzy na książki. I ładny budynek, puste półki. To znaczy, one na szczęście nie są puste, bo biblioteka jest pod względem lekturowym dobrze wyposażona. Naprawdę mamy dużo takiej nowej literatury,
Może nie najnowszej, ale nowej na pewno. Nie tylko jakieś stare lektury. Ale ten brak pieniędzy nam dokucza, ale niestety jesteśmy, jak mówimy tutaj, że siłą biblioteki są bibliotekarze, no to niestety muszę trochę powiedzieć, że i przeszkodą dla rozwoju biblioteki są bibliotekarze. Zostańmy z tą myślą. Ja bym chciała, żebyśmy do niej za chwilę wróciły, ale też wykorzystam to, żeby Ola do ciebie się zwrócić, dlatego że my się przecinamy przy różnej maści organizacjach pozarządowych. Ja mam takie doświadczenie, popraw mnie, jeśli masz inne, mam nadzieję, że masz inne, że spotykamy się ciągle w tym samym gronie, że spotykamy się właśnie z takimi osobami jak Justyna i Iwona, że masz w swoich projektach bibliotekarzy i bibliotekarki, chyba głównie bibliotekarki, bo to też sfeminizowany zawód, którym właśnie się chce, którzy szukają tego wiatru. To chyba nie jest reprezentatywna próba, co? Dobra, więc po pierwsze faktycznie nawet jak zobaczyłam program dzisiejszej konferencji, to pomyślałam, o, same znajome nazwiska. Miałam absolutnie taką myśl, ale ja akurat z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o pracę z bibliotekarkami, ponieważ my faktycznie w Centrum Cyfrowym prowadzimy od trzech z kawałkiem lat projekty dla bibliotek i bibliotekarek, mam poczucie, że to jest właśnie grupa, której się bardzo chce. I może to jest naiwne i może to jest moja perspektywa, ale liczba osób, które do nas przychodzą, które się zgłaszają do nas, do projektów, które, czy nawet do pojedynczych działań, na zwykły webinar, ten odzew jest bardzo, bardzo duży. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce, bo ja to porównuję trochę z pracą z nauczycielami i nauczycielkami. Wydaje mi się, że jednak ta siła bibliotek jest ogromna i ja mam jakąś taką wielką wiarę w to, co się dzieje wokół bibliotek. I nawet też myślałam o tym tytule tego podcinania skrzydeł, że ja tak niedużo mam do powiedzenia na temat podcinania skrzydeł, że ja jestem bardzo mocno w takiej sytuacji, w której widzę, że te biblioteki i bibliotekarki, osoby, które tam pracują, właśnie bardzo te skrzydła rozwijają, więc jestem tak na tej drugim końcu. A co stoi na przeszkodzie w dotarciu do tych, których jeszcze z wami nie ma? A, to ciekawe pytanie. Myślę, bo tu jest takie, wiesz, tu są właśnie, powiedziałaś, znajome twarze, a co z tą resztą? A co z tą resztą? No właśnie, to jest dobre pytanie. Myślę, że to jest pytanie uniwersalne, jak mówić do nieprzekonanych i to jest takie pytanie, do którego wracamy przy różnych tematach. Na pewno gdzieś tam też jest kwestia pieniędzy, jest kwestia też samej struktury, to znaczy zwłaszcza pewnie, jeżeli chodzi o biblioteki szkolne, które mają nad sobą dyrekcję, która zajmuje się zupełnie czymś, również czymś innym, nie tylko bibliotekami jako takimi. Później samorządy i tak dalej, cała ta struktura pewnie dotarcia jest zupełnie inna. Ja myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie tak realnie. Znaczy, to nie jest jakaś realna przeszkoda, którą możemy sobie teraz nazwać i ją pokonać albo poddać się. To jest po prostu bardzo dużo, dużo czynników i to jest kwestia pracy pewnie na lata, albo pracy, która się nigdy nie skończy. Zawsze będzie ktoś, kto będzie chciał robić coś inaczej, coś po swojemu, coś albo nie robić. I myślę, że to jest zupełnie naturalne i tak wygląda też trochę świat. Zastanawiam się, na ile w ostatnim czasie wpływ na to, że niektórym nie chce się robić, czy nie mają przestrzeni, żeby rzeczy robić, bo to często nie jest kwestia siły i chęci. Jest ogólne zniechęcenie wokół oświaty, o którym też na pewno porozmawiamy. Zresztą te badania to sugerowały, słowo wakaty pojawiło się nie bez powodu. Mam wrażenie, że biblioteka to jest takie miejsce, które właśnie ratuje przed brakiem fizyki, albo to pójdźcie do biblioteki, albo to poczekacie w bibliotece. Nie zawsze to jest dobre, czasem jest rozwijające skrzydła, czasem jest karą i o tym na pewno porozmawiamy, ale Magda, chciałabym, żebyś ty powiedziała coś, co mam nadzieję doda skrzydeł, bo kiedy też, widzicie Państwo, to mailowanie przed bardzo pomaga, bo nagle się okazuje, że komuś coś zapada w pamięć. Pojawił się wątek sieciowania, tego, z kim biblioteki współpracują i oczywiście możemy to rozpatrywać w kategoriach instytucjonalnych i organizacyjnych, ale to, co chyba jest dla ciebie ważne, to kwestia wspólnotowości. Jakiego wiatru dodaje sieciowanie?
I skąd? Wiesz co, zanim do tego przejdę, to chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo tutaj o tych wysoko latających i o tych nielotach, ale wiecie co, co się łączy. Mają skrzydła na sobie. Obie panie. Nie wiem, czy to był zabieg celowy, ale coś się zadziało, więc ja myślę sobie, że to jest kwestia czasu, kiedy my tam wszyscy, wiecie, odlecimy, ale tak pozytywnie. Byle nie za daleko. Jak Ikar. Dobrze. Więc tak, wychodzimy z założenia, że nie spalimy sobie tych skrzydeł, nie przypalimy za bardzo, ale że będziemy działać. I teraz tak, o tym sieciowaniu, o tej sieciowości i tak dalej. Dla mnie bardzo ważna jest idea takiej działania społecznościowego. Ja nie wiem, czy wy zauważyliście, co się zadziało na początku. Najpierw były rozstawione te krzesła tak dosyć szeroko, a w pewnym momencie myśmy się tak zbliżyły, no nie, do siebie. Pewnie wiele przyczyn tutaj można upatrywać, ale to, co jest ważne w kontekście takiego środowiska bibliotekarskiego, to wydaje mi się właśnie to poczucie wspólnotowości. To, że my jesteśmy razem. To, że podejmujemy wspólnie różnego rodzaju działania i to, czego mi strasznie zabrakło w raporcie, to właśnie to, o czym też Justynie napisałam. Zabrakło mi tam siostry bibliotek szkolnych, czyli bibliotek pedagogicznych. Czy są tutaj może przedstawiciele bibliotek pedagogicznych? Można się pochwalić. Pierwszej ławce, oczywiście. Oczywiście, słuchajcie, jesteśmy. Ja mówię jesteśmy, bo ja też przez pewien czas pracowałam w bibliotece pedagogicznej. I taki smutek trochę naszedł na mnie, dlatego że to, słuchajcie, to są siostry z tego samego resortu. To są jednostki, które bardzo silnie mogą się wspierać w tworzeniu właśnie takiej społeczności, wymieniać się doświadczeniami i tak dalej. Ostatnio miałam przyjemność też uczestniczyć w takiej konferencji, gdzie prelegentką była bibliotekarka szkolna Agnieszka Halicka i mówiła do bibliotek pedagogicznych. Słuchajcie państwo, okazuje się, że tak naprawdę my możemy bardzo mocno tutaj wymieniać się doświadczeniami, różnego rodzaju też inspiracjami i tak dalej. Co jeszcze świadczy o tej społeczności takiej. Chociażby to, z jakiego ramienia też jestem tutaj, słuchajcie, biblioteka szkolna. To jest niesamowite miejsce. Oczywiście czasopismo jak najbardziej, ale wyjątkowe miejsce, które gromadzi wokół siebie właśnie społeczność nauczycieli, bibliotekarzy. I coraz częściej, słuchajcie, zaczynają zaglądać tam też nauczyciele, przedmiotowcy, dlatego że jest to miejsce, które inspiruje. Gdzie my wzajemnie przekazujemy sobie różnego rodzaju pomysły, ale też tworzymy właśnie taką społeczność, która daje sobie bardzo wiele, wspiera się w tych trudnych sytuacjach, tak? Bo absolutnie ja tutaj nie chcę zaprzeczać wynikom badań, zresztą też mam bezpośredni taki jak gdyby spojrzenie na to, co się dzieje, ale to wsparcie, to, że jesteśmy razem, to, że są te sprzęty w różnych innych miejscach, które my możemy wykorzystywać, no to jest ważne. To jest po prostu ważne. Zdradzę państwu sekret, państwo się na mnie nie obrazicie i wyjdziemy stąd dalej się lubiąc. Jest 2012 rok, jestem młodą dziennikarką Gazety Wyborczej w Poznaniu. Piszę tekst na ogólnopolskie strony gazety, nieświadoma tego, co się za chwilę stanie. Jest to tekst o tym, że jest sobie taki samorząd w Wielkopolsce. To jest tekst informacyjny, to nie jest tekst, że to super albo że to nie super, który postanowił wszystkie biblioteki szkolne przerobić w biblioteki publiczne. Jarocin, nie musicie państwo szukać w Google. Wiemy, no właśnie. Co się dzieje po tym tekście? Jestem, przypominam, młodą, początkującą dziennikarką. Adam Michnik zostaje zasypany listami, że należy mnie natychmiast zwolnić, że to jest jakiś wielki skandal, że dlaczego my promujemy takie rzeczy. To było 10 lat temu, więc wierzę, że wiele się zmieniło. I chciałam was zapytać, dziewczyny, o wasze perspektywy. Czy ten konflikt na linii biblioteka publiczna, biblioteka szkolna w ogóle istnieje w waszej świadomości? Czy to jest coś strasznie indywidualnego? Bo z badań i z tego, co widzieliśmy, że to jest jedno z głównych jednak miejsc, z którymi współpracujecie. Czy to jest moje nieszczęśliwe wspomnienie sprzed dekady, o którym w ogóle nigdy nie słyszałyście? To wiesz co, ja chcę zapytać, konflikt? No więc właśnie, na to liczyłam. Jaki konflikt? Znaczy, ja chyba powiem, każdy z nas ma różne doświadczenia, tak? Ja będę mówiła o swoim doświadczeniu. Nigdy nie czułam jakiejś konkurencji z biblioteką publiczną, tak?
Powiem więcej, ja jestem jakby ciągle na linii współpracy biblioteka szkolna pedagogiczna. Najbliższa moja biblioteka, taka o publicznej mówimy, tak? Chciałam powiedzieć publiczna. Najbliższa moja publiczna biblioteka to jest biblioteka gminna, z którą ja bardzo współpracuję i to promowanie czytelnictwa to jest nasz wspólny cel. I nigdy nie pomyślałam o tym, że może być jakoś inaczej, no bo inaczej, czyli jak? Bo my mamy różne narzędzia i to jest piękne, że potrafimy się tymi narzędziami dzielić. Biblioteki publiczne mają trochę inne finansowanie. Nie oszukujmy się, biblioteki szkolne nie są na pierwszym miejscu szkolnych priorytetów finansowych. Więc my zawsze gdzieś na końcu w tym ogonku do pieniędzy, ale my mamy kogo innego, my mamy uczniów, tak? My mamy czytelników tak pod ręką, że tak powiem, tak? Oni nie muszą specjalnie przyjść do biblioteki, tylko oni są w szkole, a my jesteśmy szkołą, więc my ich mamy. I jakby to był taki pierwszy front, na którym my się wspieraliśmy, tak? Że jak biblioteka publiczna organizowała spotkanie autorskie i trochę się bała, czy przyjdzie ktoś, żeby posłuchać tego autora, autorki, to ja zawsze byłam w pogotowiu i wspierałam, tak? Bo wtedy no, ja uważam, że razem możemy wszystko, a pojedynczo możemy nic. A co ty zyskujesz na tej współpracy? Co twoja biblioteka zyskuje na tym, że wy jesteście w kontakcie? Bo oni to już wiemy, że siódmą B na widowni na spotkanie autorskie. No wiesz co, ja mogę zaprowadzić dzieci na spotkanie autorskie, na które ja nie mam pieniędzy. Tak? I to jest świetne. Moja biblioteka publiczna jest też, jakby mieści się w budynku gminy, czyli organu prowadzącego szkołę. Więc to też zbliża do osób, które decydują o tym, jak wygląda oświata na terenie gminy. I, no i to też jest bezcenne, tak? Bo jesteśmy blisko tego źródła. No tak, no i jest, u mnie jest tak, jak jest, tak? Ja nie będę narzekać, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że bywa inaczej i że bywa bardzo trudno, mam tego świadomość. Natomiast mi, znaczy szczęśliwie się ułożyło, że ja mogę mówić o dobrych rzeczach. Ja liczyłam na to, że tak właśnie sprowokuję tym pytaniem. Justyna, jak twoje doświadczenia ja wyglądają? Ja też dobre rzeczy tylko dołożę, tak? No bo biblioteka pedagogiczna w Mińsku jest i biblioteka miejska, i biblioteka pedagogiczna i z obiema współpracujemy. Biblioteka miejska jest naprawdę fantastycznym miejscem, więc szkoła, może nie tyle biblioteka jako biblioteka sama, ale szkoła rzeczywiście współpracuje. Ja też współpracuję w jakiś sposób z biblioteką miejską, więc się wymieniamy jakby tymi doświadczeniami i też jeśli już na przykład mnie ktoś kojarzy, tak, z jakichś spotkań autorskich w bibliotece, to się przekłada na moje funkcjonowanie w bibliotece, bo przychodzą dzieci i rozmawiają i pytają i to jest ta wartość. Biblioteka pedagogiczna pomaga rozpowszechniać różne działania szkolne biblioteczne. Jeśli w mojej bibliotece we współpracy z nauczycielami na przykład historii organizowane są takie duże projekty typu tam Dzień Międzywojenny w szkole z odgrzebywaniem materiałów dawnych, czy panie bibliotekarki realizowały wspólnie z nauczycielką historii projekt Matura 1935, to biblioteka potem pedagogiczna także umożliwiła prezentację wyników tego projektu. Więc to jest naprawdę super. W tym raporcie usłyszeliśmy między innymi, że 69% bibliotek nie prowadziło działań dla osób ze społeczności szkolnej. I zastanawiam się w kontekście tego, co wy powiedziałyście, czy to nie jest czasem tak, że po prostu części tych działań sami bibliotekarze i bibliotekarki nie postrzegają jako działania dla osób z zewnątrz. To znaczy właśnie zrobiliście coś w szkole, ktoś to gdzieś pokazał, ale dla was to cały czas jest praca. Ale z drugiej strony, czy może są jakieś przeszkody, a może po prostu ten cel jest postawiony gdzie indziej i nie ma potrzeby wychodzenia poza grupę uczniów? Jak to wygląda z tej perspektywy? Myślę, że trochę jest tak, że rzeczywiście czasem sami sobie nie zdajemy sprawy z tego, że robimy jakieś działania, z którymi można
szerzej wyjść, albo to są tego typu działania. I myślę, że trochę nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby promować. Tutaj w tych raportach były na przykład informacje o profilach społecznościowych bibliotek. Dla mnie to jest szał. U nas nie ma czegoś takiego. Założyłyśmy parę lat temu profil szkolny na Facebooku, w mediach społecznościowych. I on jest taki aktywny i obserwowany. Ale biblioteki osobno? Nie. To ciekawe. O, widzę, że tak. Proszę, proszę, Iwona, proszę. No to ja znowu się zadziwię, tak? Znowu się zadziwię. Ale to zadziwianie się jest twórcze i fajne, więc... Dlatego, że ja sobie myślę, ale jak to bez profilu, tak? Bo... Wracasz do domu i... Jak to bez profilu, bo tak naprawdę profil to jest miejsce, gdzie poza tym, że w szkole jesteśmy ze swoimi uczniami, to jesteśmy też z nimi poza szkołą. Nie ukrywam, że to, co się zadziało na moim profilu bibliotecznym, zadziało się z powodu pandemii, tak? Bo to był taki przełom, który obudził w nas potrzebę, to znaczy we mnie. Ja powiem za siebie. Ja poczułam, że jeżeli jesteśmy w szkole, tak na żywo, no to my jesteśmy tymi nośnikami myśli, tak, pomysłów dla naszych uczniów. No ale jeżeli uczniów nie ma w szkole, tak, bo jest pandemia, to co nim będzie? Będzie nim profil wypożyczalni skrzydeł. I od kiedy powstał, to stał się takim miejscem, które pozwoliło nam przetrwać czas kryzysu pandemii. Pozwoliło nam przetrwać bez książek, ale przede wszystkim bez siebie. Bo ja poczułam, że ja za moimi czytelnikami tęsknię i ja bardzo potrzebuję z nimi mieć kontakt. I Facebook był czymś jakby pierwszą myślą, dlatego że to jest medium, które pozwala na interakcję taką szybką. Oni, nawet jeżeli zrobią lajka, tak, to ja już wiem, że oni są tam z drugiej strony. I ja dzisiaj wiem, że profil wypożyczalni skrzydeł jest dla uczniów przede wszystkim też, ale jest miejscem inspiracji dla środowiska, tak? Bo my możemy siebie podglądać, możemy się inspirować, czerpać ze swoich pomysłów i to jest piękne, bo to daje ten wir, który pozwala jeszcze wyżej i wyżej lecieć, tak? No dobrze, Magda, ja wiem, że ty chcesz zabrać głos, więc ja ci tylko jeszcze dołożę pytania. No bo ja się często spotykam i absolutnie to rozumiem, żebyście nie odebrały tego jako jakiś przytyk czy zarzut. Absolutnie jest to dla mnie zrozumiałe, że przychodzi taki moment w życiu nauczyciela, nauczycielki, również nauczyciela, nauczycielki, bibliotekarza, kiedy oni mówią po prostu tak, super byłoby mieć ten profil, ale kiedy, ale za co, ale to wymaga wielkiej pracy, której nikt nie widzi i nikt nie docenia. I to nie bierze się oczywiście z tego, że nikt nie widzi, nikt nie docenia, tylko z jakiegoś takiego poczucia zniechęcenia i frustracji, który myślę, że w pandemii z jednej strony to się uwolniły takie wspaniałe inicjatywy, ale z drugiej narastało takie przekonanie, że w tej edukacji to ciągle jest tylko gorzej i trudniej i jak nam się kończy jeden problem, to zaczyna drugi. I Magda, chciałabym, bo już mogę oczywiście powiedzieć wszystko, co chciałaś, ale też z perspektywy ciebie jako no, trenerki tych kompetencji cyfrowych społecznych, czy ty też masz taki feedback, czy raczej trafiają już do ciebie ludzie, którzy już zapomnieli o tym zniechęceniu i wbrew wszystkiemu, jak te siłacze i siłaczki, właśnie tak jak dziewczyny, będą robić rzeczy. Najpierw chciałam się odnieść do tego, o czym dziewczyny mówiły. Śmiało. Dlatego, że zobaczcie, no z jednej strony właśnie to, o czym Iwona też mówiła. Takie, dla mnie to jest takie wyjście trochę z cienia, czyli pokazanie tego na zewnątrz, co robimy. I tutaj wokół tego od razu też, no ja jak mantrę będę tutaj powtarzała, czyli budowanie tej właśnie społeczności i tak dalej. Wokół tego zbudowała się pewna społeczność. Świat się dowiedział, bibliotekarz, i nie tylko, co jest ważne, o tym, że takie fantastyczne rzeczy można robić w szkołach. Często wydaje mi się, że też jest tak, że dużo
robimy. Dużo robimy w swoich miejscach pracy, ale o tym nie mówimy. I to jest chyba jakiś tam podstawowy też błąd, dlatego że im więcej nas widać, im więcej o nas mówią i tak dalej, to tym bardziej mamy szansę na to, żeby coś się w naszej pracy zmieniło. Czyli chwalić się. Chwalić się, tak, tak. Ja wiem, że my to tam gdzieś mamy takie zakodowane, że dla nam jest trudno to robić. Natomiast wydaje mi się, że pandemia nas bardzo mocno też otworzyła. Mimo tego, że byliśmy zamknięci w domach, ale otworzyła nas właśnie cyfrowo. I teraz tak, jeżeli chodzi właśnie o te kompetencje cyfrowe, mi się wydaje generalnie, że nauczyciele bibliotekarze i bibliotek szkolnych i pedagogicznych to jest jedna z najlepiej wykształconych grup zawodowych. Dlatego, że tak jak patrzyliście tutaj na wyniki tych badań, to zobaczcie, to są osoby, które prowadzą mnóstwo też innych, może nie przedmiotowych, ale takich zajęć, które wymagają tak naprawdę kompetencji wielorakich. I mówię, i nauczyciele to jest jedna z najlepszych bibliotekarzy i powtarzam to wszędzie i zawsze, naprawdę. Jeżeli chodzi o kompetencje cyfrowe, to pandemia bardzo mocno się przyczyniła do tego, żeby po prostu otworzyć się, żeby wejść jeszcze w inny świat, ten wirtualny. Żeby to też zacząć, było widać w tych danych. Tak, tak, żeby zacząć właśnie więcej robić i tak dalej. I teraz to już jest tylko krok do tego, że no coś potrzeba, to też bardzo mocno wybrzmiało w raporcie, potrzeba po prostu sprzętu. No i teraz skąd ten sprzęt tutaj, żeby mieć na czym pracować, słuchajcie. No jest ten projekt Laboratoria Przyszłości. Ja sobie tak myślę, bo tutaj może się mylę, może się ze mną nie zgodzicie, ale cały czas my zamykamy się w takim kręgu tego takiej czterech ścian biblioteki, tego co jest tam w środku, ale tak naprawdę mamy do wykorzystania wszystko to, co jest na terenie w ogóle szkoły, tak? No bo jesteście pracownikami szkoły, więc jeżeli pojawiają się laboratoria przyszłości, no to warto z nich skorzystać. Ja mam kontakt tutaj z wieloma nauczycielkami, przepraszam, no ale nauczycielkami, tak? Bibliotekarkami. Panowie nam wybaczą. Tak, razem jesteśmy w większości. Które wykorzystują właśnie Laboratoria Przyszłości do fantastycznych działań. Gdzieś tam nagrywają audycje, robią różne fantastyczne rzeczy. My to będziemy właśnie też w kompetentnym nauczycielu, czyli w dodatku do biblioteki w szkole, pokazywać, prezentować, inspirować. Tak, więc ja bym się tak tutaj nie do końca zgodziła z tym sprzętem, bo jednak wykorzystujmy to, co jest wokół nas. Ja myślę, że to może być kwestia perspektywy, bo mnie na przykład, tak jak wydaje mi się, że może być inny odsetek tych osób, które robią rzeczy poza szkołą, tak wydaje mi się na przykład, to jest ciekawe dla mnie i bardzo mnie zasmuciło, zaskoczyło, więc liczę na więcej, jak niewiele osób deklarowało, że robi działania z angażowaniem sprzętu uczniów i uczennic, to znaczy przyniesieniem rzeczy do siebie, bo przecież tak naprawdę wygląda tak większość lekcji cyfrowych, tak? Kiedy uczniowie wyciągają komórki, robią te wszystkie kahuty, quizwania, i co tam jeszcze nauczyciele i nauczycielki wymyślą. I zastanawiam się, czy to rzeczywiście w bibliotece jest tak rzadkie, czy raczej jest tak, że właśnie nawet nie nazywamy tego jakąś metodą edukacyjną. Brakuje tych wszystkich rzeczy co zawsze, czyli brakuje pieniędzy, jest frustracja, ale są fajni ludzie, jest sieciowanie, jest centrum cyfrowe. I Ola, z twojej perspektywy, co daje wiatr w żagle z tych waszych działań? Co wy dajecie nauczycielom i nauczycielkom w bibliotekach, że oni chcą z wami działać dalej, bo to się sieciuje cały czas. Ja tylko mogę powiedzieć, co mamy nadzieję, że daje i co mamy nadzieję, że bibliotekarki wynoszą. I też się odniosę od razu do tych badań, bo dla mnie było bardzo ciekawe to, że już nie pamiętam, w którymś momencie padła informacja, że właśnie nauczycielki i nauczyciele chcieliby nauczyć się, jak tworzyć cyfrowe materiały edukacyjne. I to jest taki nasz koniec i faktycznie my to właśnie z nimi robimy, więc może właśnie w tym rzecz, że to są bardzo praktyczne narzędzia, praktyczne metody, które można sobie wziąć, wykorzystać. A przy okazji, ponieważ my pracujemy na otwartych zasobach, którymi można się dzielić, jest to fantastyczny sposób, żeby promować swoje działania z taką pewnością, że właśnie, że nie łamie się prawa, że można, że inni mogą skorzystać, więc pewnie to są takie dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony daje to możliwość promowania własnej biblioteki, z drugiej strony zwiększenia swoich kompetencji, a nawet z trzeciej jeszcze, mam jeszcze trzy palce, tak. Z trzeciej strony robienia fajnych rzeczy w swojej własnej bibliotece, w swojej pracy. Żebym się też mogła podzielić z Państwem czymś pozytywnym.
Próbuję się od jakiegoś czasu z TikTokiem i tam nie ma lepszej grupy nauczycielskiej niż bibliotekarze i bibliotekarki. A nie szukałam, to samo mnie atakuje. Ten algorytm sam wie, że ja się będę zachwycała tym, jak pomysłowi i pomysłowe kreatywni są. To jest ten moment, w którym chciałam zapytać, czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, albo może odnieść się do tego, co mówiły nasze panelistki. Wspaniale, to ja się podzielę mikrofonem i postaram się nie rozwalić tego wszystkiego. Anna Mielczarek, ja reprezentuję Bibliotekę Pedagogiczną w Siedlcach. Przekażę koleżankom, bo jesteśmy macierzystą Biblioteką Pedagogiczną Biblioteki w Mińsku. Także przekażę te wszystkie pozytywne i miłe uwagi. I chciałam powiedzieć, że jestem, myślę, że dobrym obserwatorem, ponieważ 15 lat pracowałam w Bibliotece Uniwersyteckiej, a od dwóch miesięcy dopiero pracuję w Bibliotece Pedagogicznej. I to jest inny świat, inne horyzonty i nie miałam nigdy doświadczenia jako bibliotekarz szkolny, tylko jako mama. I tutaj chciałam trochę na to badanie spojrzeć tak matematycznie, ponieważ przytoczono, że przebadano ponad 400 bibliotek. Myślę, że to jest taka dobra próba reprezentacyjna dla ogólnej liczby w Polsce. I zauważcie Państwo, tam ponad 50% pracowała tylko jedna osoba. To jest coś niesamowitego. Ta jedna osoba robi zakupy, opracowuje zbiory, obsługuje czytelników, organizuje imprezy. To co? I co tam mówimy o jakimś podcinaniu skrzydeł? To jest taki potencjał. I jeszcze ciekawa rzecz. Większość tych osób to są z małych miejscowości. Rozumiem, mało uczniów, małe szkoły, ale druga ćwiartka to są miejscowości powyżej 500 tysięcy. Duże szkoły, duże przerwy i też jedna osoba. To jest no, coś niesamowitego. I jeszcze odniosę się do działań Centrum Cyfrowego. Miałam przyjemność brać udział w jednej edycji tworzenia tych otwartych zasobów edukacyjnych. I takiej zapalonej grupy, jak tworzyli nauczyciele ze szkół, bibliotekarze, to nie spotkałam jeszcze. Także dziękuję bardzo. Czy któraś z Pań chciałaby coś dodać? O, super. Dzień dobry, Agata Arkabus, Biblioteka Pedagogiczna w Częstochowie, ale również sekcja Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Biblioteki Szkolnej Pedagogiczne. Ja tutaj odniosłam takie wrażenie, słuchając tutaj pań, ale także słuchając tutaj prezentacji badań, że nauczyciele bibliotekarzy bibliotek szkolnych nie wykorzystują potencjału bibliotek pedagogicznych. Mówiąc tutaj, cały czas kręcimy się gdzieś tutaj wokół tylko ucznia i promocji edukacji czytelniczej i medialnej, a przecież wszystkie szkolenia, wykorzystanie multimediów, narzędzi tych cyfrowych, to właśnie my promujemy jako biblioteka pedagogiczna. I to nie tylko pod kątem, że promujemy w sposób taki, że one są, że one istnieją, tylko w jaki sposób edukacyjnie je wykorzystać, jakie przeprowadzamy szkolenia i w formie wideokonferencji, i jako Moodle, i stacjonarne, w bardzo różny sposób. I chcemy się z tą wiedzą z Państwem dzielić. Dlatego mam taką nadzieję, o czym powiem to później jeszcze w czasie swojego wykładu, że te biblioteki pedagogiczne będziecie wykorzystywać, ile się tylko da, bo my jesteśmy po to, aby służyć swoją wiedzą, swoimi kompetencjami i umiejętnościami. Mówiłam, to nasze siostry, słuchajcie. Proszę zobaczyć, co się wydarzyło. Drogie panie, wszystkie trzy, ale mamy dosłownie 3 minuty, więc w szkole. Dzień dobry, Katarzyna Wyskocka, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Luzinie. Ja adwocem, więc biblioteka szkolna korzysta jak najbardziej i współpracuje również z biblioteką pedagogiczną. W moim przypadku jest to Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku, filia w Wejherowie. I a propos szkoleń, szkolimy się tak, jesteśmy zapraszani, spotykamy się. Mamy sieć współpracy nauczycieli, bibliotekarzy w powiecie wejherowskim regularnie. No i osiągnięcia. Ja jako nauczyciel bibliotekarz też szkoliłam nauczycieli, bibliotekarzy w filii właśnie Biblioteki Pedagogicznej. Nie wyszło, ale to się dzieje. To tak samo jak z tymi osiągnięciami, przepraszam, nauczycieli, bibliotekarzy, że one były w jakimś takim niższym procencie, a świadomość wśród nauczycieli, bibliotekarzy jest taka, że no robimy to, ale czy o tym mówimy? Właśnie. No właśnie, dziękuję. No właśnie.
Katarzyna Paliga, Szkoła Podstawowa 29, Dąbrowa Górnicza. Ja mam wrażenie, że bibliotekarze to jest zawód kontrastów. Mamy tych, którzy robią jak orkiestra i mamy tych drugich. Oni też są. Niestety albo stety. Ale jeżeli chodzi o współpracę, to ja chciałam powiedzieć, że ja od lat współpracuję, ponieważ jakby sama wyszłam z biblioteki miejskiej. I dla mnie oczywiste jest, że tylko w grupie jest siła, bo my mamy zupełnie inne zadania. Zupełnie, jeżeli chodzi o miejską. W publicznej, naszą filię w Dąbrowie Górniczej nam zlikwidowano i mam teraz dopiero w Sosnowcu najbliższą filię. Natomiast nigdy nie zrezygnuję z tej współpracy, bo jak cokolwiek robię, to my to robimy wspólnie. Dzień dobry, Małgorzata Jednoralska-Józefczyk, biblioteka w Bolszewie Szkolna, biblioteka Motyli. Tak, właśnie z tego samego powiatu jesteśmy. Słuchajcie, znowu skrzydła. I ja chciałam, słuchajcie, powiedzieć, ja od roku jestem dopiero bibliotekarzem, ale i zaczęłam tworzyć bibliotekę Motyli i magia Facebooka pokierowała mnie na wypożyczalnię skrzydeł i po prostu poczułam taki podmuch w moje skrzydła, tworząc teraz tą bibliotekę w mojej wsi, że po prostu przez rok biblioteka wygląda już zupełnie inaczej, nie chwaląc się, chwaląc się, dostaję taki feedback od lokalnej, od dzieci, od nauczycieli, że jak fajnie, że w bibliotece tyle się dzieje. Dziękuję bardzo. A wiecie, a może to jest tak, że jak ktoś przychodzi nowy, nie wie, że czegoś nie można zrobić, to to robi. A może wszyscy trzymajmy kciuki za Iwonę. Tak, tak, tak. Żeby otrzymała tytuł nauczyciela roku. Ja chciałam jeszcze tutaj a propos właśnie, że spotkaliśmy się, a jesteśmy z jednego powiatu, powiedzieć koleżance, że widzę i obserwuję, gratuluję. Sama jestem pod wpływem Iwony i jej skrzydeł, i jej wypożyczalni skrzydeł i u mnie już jest wypożyczalnia i to się wszystko kreuje, no ale chcę wyjechać po prostu jak na autostradę, więc nie chcę jeszcze frontować z czymś na pół bliska. Także... Wielkie brawa dla pań. Ostatnia. Małgorzata Bykowska. Szkoła podstawowa 267 w Warszawie. Ja tylko tak chciałabym powiedzieć, że swego czasu tu się mogę poczuć jako prekursorka tych skrzydeł, ponieważ w 2006 roku wykreowałam bibliotekę pod czytającym aniołem, która mi w pewnym momencie z różnych powodów odfrunęła w nieznane. Aktualnie zajęłam się czytającymi misiami i kolekcjonuję tego typu rzeczy tak bardziej pod dzieci, no ale myślę, że te moje anioły gdzieś tam sobie latają po Polsce i czytają różne inne książki, to tyle w kwestii skrzydeł i w drugiej, my to wszystko tutaj wiemy o tej współpracy. Problem jest inny, ten problem istnieje. Ja w tym zawodzie jestem 35 lat i 35 lat cały czas walę głową w tą samą ścianę. To jest ściana men i to jest ściana men pod każdą postacią polityczną, bez względu na książeczkę partyjną. To jest kuratorium, gdzie też walimy razem z koleżankami od lat. To są wszelkiego rodzaju inne tego typu organizacje, których tutaj nie ma, a powinny być, ale bardzo się ładnie uśmiechną i tak jest od 35 lat, a my robimy swoje po prostu. Dziękuję bardzo. Jak wy się tu zaraz zaczniecie jeszcze bardziej sieciować i podkrywać, jak to jest z którego powiatu, to żadne ministerstwo wam nie przeszkodzi. A ja bym chciała wykorzystać na koniec, bo nie byłabym sobą. Jedna książka, którą ostatnio przeczytałyście, slash wypożyczyłyście i polecacie. Raz, dwa, trzy. Ola pierwsza. Ja jestem w trakcie skuchy. Wróciłam do Hugo Badera. Słaboniową ostatnio czytam. Jezu, polecam. Rewelacja. Igen. Tak. A ja w trakcie noblistki lata. Bardzo polecam. To te lata w Poznaniu, państwo wiedzą. Poznań, tak samo Poznań pierwszy przysłał prezentację, więc...
Chciałam powiedzieć, że Poznań przysłał prezentację pierwszy, pilnuje czasu i po prostu Wielkopolska nam zawsze na czas. Bardzo dziękuję. Ja widzę, że to mogłaby być bardzo długa jeszcze rozmowa. Chcemy zrobić przerwę, natomiast jeszcze też chciałam powiedzieć, że dla bibliotek pedagogicznych my się po prostu też jakby ramy tego projektu, który u nas jest traktowany też na początku był pilotażowo, co my tu wymyślamy i w ogóle, prawda, jakby Wikiszkoła już była takim czymś początkowo dziwnym i w ramach Wikiszkoły jest Wikiteka. I tu Wioletta zaraz też pewnie powie, jak bardzo dużą energię w sierpniowym spotkaniu tutaj też właśnie koleżanki wniosły. Natomiast pedagogiczne biblioteki po prostu nam się, że tak powiem, w tym pierwszej fazie. Natomiast pamiętamy, już było webinary dla was i tu was widzimy ze straszną radością i mamy nadzieję, że właśnie te rekomendacje też wspólnie wytworzymy. I będą jeszcze spotkania po prostu w 2023, budżet nam na to pozwoli. Ale też zawsze jest sieć do spotkań i naprawdę widzę, że tutaj bardzo fajny dialog może nastąpić. I jeszcze dwa słowa i przerwa. Ja chciałam tylko powiedzieć, bo tak jest wśród nas nauczycielka roku 2022, ja w to mocno wierzę. Już samo to, że jesteś wśród 13 osób wybranych z takiego wielkiego grona, to jest ogromna rzecz i ogromna dla nas również. I no, bardzo, bardzo cię wspieramy, kochamy i tak, trzymamy kciuki. Ale ja jeszcze chciałam powiedzieć, że to niesamowite, ale dzisiaj ukazał się też artykuł o nas i pozwólcie, że tak będę mówić o nas, czyli o bibliotekach szkolnych w Gazecie Wyborczej w dodatku katowickim, gdzie właśnie i badania są przedstawione i wywiad z nami, czyli ze mną i z Klerą. Ja też jeszcze nie widziałam, właśnie napisałam córce, żeby mi kupiła. Jeszcze nie patrzyłyśmy, ale widziałam jakby na ja nauczyciel, że się ukazało, więc dlatego mówię. Więc no poruszamy, tak? I ja też jestem tutaj, wszystkich partnerów i biblioteki pedagogiczne są dla nas bardzo ważne. Będziecie mieć specjalnie dedykowaną ścieżkę, tak planujemy zrobić. I no, no budujemy ten sojusz, tak? To jest o tym, że chcemy budować sojusz na rzecz bibliotek szkolnych. Już tak, już przerwa. Więc ja teraz jeszcze mam jedno ogłoszenie. Bardzo będę zapraszać poszczególne grupy i wspólnie i potrzebujemy zrobić z wami piękne zdjęcia. Mamy fotografa, więc będę was gdzieś łapać też na tej przerwie i zapraszam na kawę. Tak 10 minut. No właśnie, bo już jesteśmy po 12:25. No dobrze.
Zaczynamy drugą część, tak? Osoby, które oglądają nas online, przepraszamy za ruchomy nieco program, ale tak to jest, że tutaj też się cieszymy, że się widzimy na żywo i trochę się przedłużają rozmowy. Ale potem już mam nadzieję, że wygadamy się wszyscy na lunchu. Jeszcze taka przypominajka dla osób online. Osoby, które zapisały się na warsztat online z edytowania Wikipedii, na ten sam link z umowy wchodzą o tej godzinie, co jest w programie. I teraz tak, bardzo dziękuję za tę dyskusję, która się odbyła. Myślę, że to jest dobry wstęp do przyszłych rekomendacji, że te rozmowy mają dużo wątków i na pewno no, mogą się faktycznie toczyć cały dzień i mam nadzieję zakończyć jakimiś konstruktywnymi wnioskami i też efektami. I teraz zapraszamy na część, w której pokażemy i współpracę taką, jak Wikipedia może wejść jako takie dodatkowe, czy czasami nawet w niektórych szkołach już wiemy, że się udaje coś, co jest podstawowym takim narzędziem, czy czymś do wspierania różnych kompetencji uczniów, nie tylko cyfrowych, tylko też współpracy w grupie, wszystkie te kompetencje przyszłości, jak możemy odhaczyć, znajdziemy je w Wiki Edukacji. To mogę zapewnić i podpisać się pod tym. I zachęcamy od lat do tego, natomiast od jakiegoś czasu bardziej ze szkołami podstawowymi, liceami i szkołami branżowymi i tak dalej, czyli ponadpodstawowymi, bo tam naprawdę też uczniowie, tak jak wy tutaj, bibliotekarze, czekacie na coś, co odmienia rzeczywistość, że tak powiem, czasem ciężką, to oni też czekają na coś, żeby było coś ciekawego, innego i coś, co znają, co nie muszą czuć się, no po prostu czasem mówią wprost, że nie czujemy się głupi, tak? Że często niestety w szkołach mają wrażenie, że traktuje się, dajemy wam tu wiedzę, my się czujemy, wy jesteście ci głupi i my was teraz nauczymy. A jak jest temat Wikipedii i rzeczy, to obie strony się uczą i jest to dla nich takie wzmacniające też. I teraz zapraszam, w związku z tym, zapraszam osobę, która właśnie wspiera nas od lat i ja nie wiem, jak znajduje czas na wszystko, też nie wie. Natomiast jest to Joanna Potęga ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręg Mazowiecki, która od lat wspiera Stowarzyszenie Wikimedia Polska i stała się też członkinią stowarzyszenia. Stała się, w sensie przystąpiła do nas i się bardzo cieszymy. Chciałabym tylko tutaj znaleźć, tak, i wystąpienie nosi tytuł Biblioteka, część wspólna, relacje i działania wokół Wikipedii. Zapraszam. Ja tylko, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i bardzo mi jest naprawdę miło, że mogę parę słów tutaj do Państwa, ale generalnie kartkę nie dlatego, że będę czytać, tylko dlatego, że sobie parę interesujących rzeczy wynotowałam z Państwa dyskusji. A poza tym też chciałam powiedzieć na samym początku, jak teraz tak właśnie słuchałam o, najpierw o tych biogramach, co Klara mówiła, że sobie możemy doczytać, to ja sobie uświadomiłam, że ja tam chyba najistotniejszej informacji nie podałam, że jak karierę swoją zawodową zaczynałam w bibliotece szkolnej. Tak. A mianowicie, czy ktoś z Państwa jest z biblioteki szkół ponadpodstawowych? No to ja też tak zaczynałam właśnie. Zaczynałam w bibliotece zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie i to było miejsce niezwykłe. Nie mówię szkoła, bo szkoła też specyficzna i jedyna w swoim rodzaju, ale biblioteka. Jak tutaj panie mówiłyście o tym specjalnym miejscu, jakie chciałybyście albo już jest biblioteka wasza pełni w szkole, to ta biblioteka też była miejscem szczególnym, miejscem specjalnym. I to, co ja sobie uświadomiłam, to owszem, tak, przestrzeń bardzo ważna, wyposażenie bardzo ważne, pomoce wszelakie w bibliotece, zasoby, zbiory istotne, ale to, co ciągnęło dzieciaków, no młodzież szkolną, nastolatków do tej biblioteki, to była osoba bibliotekarki, tej pani, która mnie zatrudniła, bo ja tam tylko tak na pół etatu troszeczkę i taki pomocnik,
ale ta osoba, która odpowiadała za bibliotekę i ona swoim podejściem do uczniów, swoim nastawieniem, swoim ciepłem, swoim zainteresowaniem ich sprawami sprawiała, że ta biblioteka co przerwa żyła. Tętniła i był hałas, i było głośno, i było pełno młodzieży licealnej, znaczy szkoły zawodowej. Więc to jest siłą. Myślę, że to jest siłą i bibliotek szkolnych, ale i nie tylko bibliotek szkolnych, wszystkich bibliotek. Druga rzecz, jaka się pojawiła, to też patrząc od strony mojej organizacji, czyli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, biblioteki szkolne są bardzo aktywne i obecne na przykład w wielu naszych konkursach organizowanych, czy Mistrz Promocji Czytelnictwa, czy na wydarzenie z okazji Tygodnia Bibliotek przychodzą takie zgłoszenia, że się czyta z zapartym tchem, ile w Państwa bibliotekach się dzieje, ile Państwo robią dla swoich uczniów i dla, nie tylko dla uczniów, bo są aktywności robione też dla rodziców tych uczniów, znaczy takie wspólne, żeby coś razem robić. A to, co ja o tym, to, co ja chciałam, o czym ja chciałam dzisiaj powiedzieć, i to, co od paru lat już myślę, ponieważ mam doświadczenia i z biblioteki szkolnej, i z biblioteki naukowej, jako takiej zmieszanej publiczno-naukowej, bo to była Biblioteka Narodowa, ale teraz też Biblioteka Naukowa Uczelni Wyższej, bo teraz pracuję w Uczelni Wyższej, w bibliotece, to jest to, że tutaj też padło, że się różnimy, że to jest, mamy zupełnie inne biblioteki, pedagogiczna, publiczna. A ja już od paru lat się myślę, czy my tak naprawdę się różnimy, bo owszem, dobrze, to twarde fakty. Organizatorów mamy różnych. Pieniądze przychodzą z różnych źródeł. Do Państwa przychodzą z Ministerstwa Edukacji i Nauki, do mnie też akurat teraz z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jesteśmy we wspólnym ministerstwie, ale już do publicznych to jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czyli faktycznie różni organizatorzy, to, że różne warunki, różne rozporządzenia, chociaż ustawa o bibliotekach wspólna. Poza tym faktycznie nasi odbiorcy, nasi użytkownicy, to są zupełnie inne grupy, z innymi potrzebami. Dla nich też nasze księgozbiory, ich specyfika są różne, no bo ja potrzebuję literatury naukowej, fachowej, Państwo potrzebują lektur szkolnych i literatury dziecięcej, a publiczne jeszcze zupełnie inny przekrój. Ale my naprawdę mamy części wspólne. Już nie mówiąc o tym, że faktycznie musimy, gromadzimy, opracowujemy, udostępniamy i tutaj jesteśmy połączeni, bo warsztat jest dla nas taki sam, ale są obszary, w których możemy wspólnie działać. Nawet takim właśnie mówię, pomiędzy nami wszystkimi, bibliotekami pedagogicznymi, szkolnymi, uczelni wyższych, publicznymi. I takie to, co chciałam pokazać, to, co biblioteki, też patrząc od strony organizacji, biblioteki są widzialne przez organizacje, tutaj na przykład przez organizację międzynarodową, Federację Stowarzyszeń Bibliotekarskich oraz UNESCO, które monitorują, patrzą i wydają manifesty mówiące o roli poszczególnych bibliotek w społeczeństwie. I ja sobie, te manifesty są często obszernymi dokumentami, to widzę, że się link nie wgrał, gdzieś widocznie spadł, może jest w prezentacji tamtej PowerPointowej, bo do każdego manifestu podałam link, żebyście Państwo potem mogli, to jest techniczne, to zobaczymy i poprawimy. W każdym bądź razie, patrząc na takie manifesty, wybrałam części wspólne, czyli to, co jeżeli tak jak biblioteki są postrzegane, no to jest właśnie to, jaką my rolę pełnimy i te role są praktycznie takie same, czyli realizujemy usługi zgodnie z zasadą równego dostępu dla wszystkich, bez względu na płeć, na wyznanie, niezależnie od wieku, tak, czy wyznania, narodowości. Udostępniamy. Jesteśmy centrum, tutaj oczywiście w tym manifestie dla bibliotek publicznych jest, że biblioteka publiczna jest, ale proszę podstawić jakąkolwiek bibliotekę, czy uniwersytecką, pedagogiczną. Jesteśmy dla naszego środowiska lokalnym centrum informacji, w których my mamy tą wiedzę i mamy informacje i mamy sprawiać, żeby ta informacja dla naszych użytkowników była łatwo dostępna. Nasze zbiory nie powinny być każdej biblioteki, nie powinny być ani przedmiotem żadnej cenzury, czy ideologicznej, czy politycznej, religijnej. Powinniśmy być neutralni. Tworzymy wspólnoty, działamy z otoczeniem lokalnym,
I jesteśmy często tym elementem łączącym w naszej wspólnocie różne pokolenia, różne środowiska. Ten manifest bibliotek publicznych ukazał się w 22 roku teraz, a znaczy to jest pierwszy ukazał się 26 lat temu, a ta wersja z 22 jest właśnie teraz tą zaktualizowaną. Taki sam manifest, a ta wersja jest przetłumaczona. Jest też projekt manifestu, ukazał się projekt w 21 roku dla bibliotek szkolnych. Tą informację, jaką ja odnalazłam na stronach IFLI, to było, że on został poddany do publicznych uwag, do zgłaszania uwag, ale niestety nie znalazłam informacji, że się został opublikowany. Czyli to jest tekst przetłumaczony przeze mnie z języka angielskiego. Pełny dostęp do tego dokumentu jest. Nawet wtedy się zaczęłam zastanawiać, czy nie warto podpytać IFLE, co się wydarzyło z tym manifestem. Bo bardzo wiele ciekawych treści jest. Ja tylko znowu też wybrałam te w części wspólnej, w których też i sprawiedliwy dostęp, i dostęp bezpłatny dla uczniów i dla pracowników szkoły, bez żadnej cenzury, ale też wspieranie i wzmacnianie celów edukacyjnych zgodnie z misją i programem nauczania szkoły. No i nie byłoby to, tutaj tekst już, znaczy link już jest, mają Państwo dostępny, można się zapoznać z całym dokumentem, bo też w takich dokumentach jest rola, roli tego typu bibliotek i też jest apel, wskazówki dla decydentów, jaka jest rola dla decydentów w danej sieci bibliotecznej. I też oczywiście to, że działamy wspólnie w sieci i promowana jest i rekomendowana jest współpraca. To mówię, gdyby przedłużać, żeby cały treść takich manifestów, tam jest bardzo, bardzo wiele interesujących informacji. Ale no, skoro jesteśmy tutaj i Wikipedia i szukamy tego wspólnego działania, to zestawiłam to z filarami Wikipedii, tymi pięcioma podstawowymi. I w zasadzie, proszę Państwa, proszę zobaczyć, encyklopedia jest wiedzą, czyli też ten sam, dokładnie ta sama część wspólna. Mamy neutralny punkt widzenia, tak samo jak nasze zasoby i materiały są neutralnymi. Jesteśmy, Wikipedia to wolny dostęp do wiedzy. Tak samo jak w naszych bibliotekach. Traktujemy siebie z szacunkiem, uczymy szacunku dla innych. I tylko z punktem piątym ostatnim miałam taki dylemat, bo tak, brak sztywnych reguł. No tu akurat mamy swoje regulaminy, mamy zasady, mamy rozporządzenia, mamy ustawę, więc u nas te reguły sztywniejsze są. I taki manifest też został podpisany dla współpracy bibliotek z Wikipedią. On się pojawił pierwszy jako podpisany manifest pomiędzy Biblioteką Narodową Niemiec a Wikimedią niemiecką a potem został podpisany proklamowany przez IFLE. Czyli też biblioteki, stowarzyszenia bibliotekarskie się do niego podpisały, powiedziały, że tak, zgadzamy się z nimi. Mówiąc, że biblioteki i Wikimedia to są dwie siostrzane organizacje, bo mają dokładnie jeden wspólny cel, czyli dzielenie się informacją i wiedzą. I zarówno biblioteki, jak i Wikimedia i Wikipedia wspieramy stosowanie tych samych zasad, czyli darmowych, otwartych, dostępnych i nadających się do ponownego wykorzystania danych. Kształtujemy przestrzeń, zarówno Wikipedia kształtuje tą przestrzeń internetową, a my u siebie lokalnie w swoich środowiskach, w których mogą rozwijać się różne społeczności. I to, że rozwijamy umiejętności tak, w naszych stowarzyszeniach i w naszych bibliotekach przez korzystanie z danych w tej transformacji cyfrowej, poprzez same dane, poprzez informacje o danych i poprzez wiedzę. I ten manifest też jest dostępny online. Czyli tak,
Jeżeli połączymy tą Wikipedię i biblioteki, no to my nie możemy ignorować, my bibliotekarze, że Wikipedia istnieje i ma swoją, ma swój potencjał i ma swoje siłę rażenia. Myśmy, bowiem z punktu widzenia uczelni, nie wiem, czy w uczelniach się takie dyskusje odbywały, ale jak właśnie zastanawiałam się, czy bardziej promować na uczelni Wikimedię z szkolenia, to gdzieś niektórzy nauczyciele, akademicy tak mieli lekkie wątpliwości, że ale chwilka, czy Wikipedia, czy jest to właściwie naukowe źródło wiedzy, czy źródło wiedzy naukowej. Więc tutaj w społeczności akademickiej myślę, że też jest jeszcze trochę do zrobienia i my pomagamy w tym celu, znaczy pomagamy społeczności. Ludzie, tak samo i w bibliotekach, i w Wikipedii mamy pełnych pasji wolontariuszy, tak jak samo jak w naszej społeczności bibliotekarskiej. I jak było mówione, cel mamy ten wspólny. I my jesteśmy, my biblioteki, my bibliotekarze istniejemy i funkcjonujemy w społeczności Wikipedii, Wikipedia widzi nas i jesteśmy, często nasze działania umieszczane są w centrum działalności Wikipedii. Są specjalne projekty poświęcone bibliotekom, są robione otwarte zasoby zbiorów bibliotecznych. Ja już tak będę skracała, żeby czas, bo chcę przejść do meritum. Wikipedia, biblioteki i stowarzyszenia, czyli tak już faktycznie konkretna współpraca, jaka się nawiązała i od 2016 roku jest kontynuowana systematycznie i mam nadzieję, że tak się będzie rozlewała po całym kraju, bo to uzyskaliśmy już taki mały efekt, ale że skala będzie coraz większa. A zaczęło się to w 2016 rok. Szykujemy się w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich do tego, żeby obchodzić nasze stulecie istnienia i nagle takie olśnienie, że ale w tej Wikipedii to właściwie tak jest nas bardzo mało. Nas, informacji o bibliotekach, informacji o bibliotekarzach, o zagadnieniach związanych z bibliotekarstwem, więc powstał taki projekt, to zróbmy takie coś, tak rzuciliśmy hasło, 100 haseł na stulecie SBP. Od razu powiem, nie udało się zrobić 100 haseł, bo to nie jest taka prosta sprawa, ale w 2016 roku szkolenia, przygotowanie się od takiej strony, od strony technicznej i na 15 urodziny Wikipedii Polski i na te stulecie SBP zrobiliśmy taki maraton edycyjny 100 haseł na stulecie SBP. Założyliśmy stronę Wikiprojekt Biblioteka, gdzie właśnie informowaliśmy o tym, co robimy i co jest do zrobienia. I w 2018 roku, pojawił się projekt, znaczy pomysł, że dobrze, no z tymi hasłami to jest bardzo trudno jednak, ale my bibliotekarze jesteśmy jedną z nielicznych grup zawodowych, które mają wiedzę, dostęp do wiedzy, dostęp do źródeł, dostęp do informacji. I to, co my możemy zrobić dla Wikipedii, to jest sprawić, pomóc uwiarygadniać artykuły, które znajdują się w Wikipedii. I tak właściwie możemy to robić, mając właśnie, mamy umiejętności, mamy dostęp do źródeł. Jednocześnie w 2016 roku też zaczęła się światowa akcja Jeden bibliotekarz, jeden przypis. I myśmy uznali, że to jest idealna akcja, żebyśmy mogli się do niej włączyć. I od 2018 roku, od stycznia, rozpoczęliśmy organizację spotkań. Robimy to mniej więcej dwa razy do roku. To znaczy, no ja mówię tu za siebie, tu w Warszawie zaczęliśmy robić, ale bardzo nam zależało, żebyśmy się też mogli w innych spotykać miejscach. Ja zobaczę, czy, bo też nie pokazywałam slajdów, bo doszłam do wniosku, że pokażę Państwu tutaj na żywym organizmie, tak. Mamy Wikiprojekt Bibliotekę, mamy tutaj już tą naszą akcję i proszę zobaczyć, odbyło się 14 spotkań i nie tylko Warszawa, bo to odbyło się i w Poznaniu, i w Katowicach, takie dwa silne ośrodki. Są jeszcze, tutaj my tego nie rejestrujemy, ale dużo odbywa się szkoleń, warsztatów z Wikipedii, które uczą bibliotekarzy,
uczą bibliotekarzy, jak się poruszać w Wikipedii, robić hasła, ale też i przepisy. Mamy też, włączyliśmy w to naszą sekcję właśnie bibliografii regionalnych, które też zajęli się hasłami dotyczących regionów, a my jako bibliotekarze to zaczęliśmy się też zastanawiać właśnie już na takim bardziej poziomem właśnie encyklopedyczności, haseł bibliotekarskich, encyklopedyczności, biografii, biogramów. Więc to nie tylko ten jeden LIP, jeden REF, ale cały czas prace nad. Mamy też informacje, tak, tutaj co jest do roboty, uczestnicy artykuły, tak. Lista, tak, mamy co jest najbardziej poszukiwane biogramy, poszukiwane instytucje, inne o ważnych bibliotekach. Tak właśnie gdybyśmy chcieli tworzyć artykuły, to mamy do tego materiały przygotowane. Jak to właśnie, nasze rezultaty na dzień dzisiejszy, to tak mówiłam, te 14 spotkań, jakich się odbyło od 2018 roku, edycji Jeden Bibliotekarz, Jeden Przypis, plus liczne szkolenia i warsztaty, których już nie wiem, czy ktoś rejestruje, ile tego jest i ten. Tak, jest. 47 naliczyłam unikalnych użytkowników, które się zalogowało na te nasze spotkania. Może jest ich więcej, ale na liście było tylko 47 ników, ale tak średnio nam udział bierze około 10-12 osób w każdym takim spotkaniu. Przed pandemią były to spotkania stacjonarne, a w pandemii robiliśmy te edycje online. I tutaj Stowarzyszenie Wikimedia Polska w 2021 i w 2022 zarejestrowało nasze wydarzenia, właśnie te nasze wspólne wydarzenia w światowej akcji Jeden Bibliotekarz, Jeden Przypis. I w 2021 roku Polska Wikipedia zajęła nasze edycje One Leap, One Ref, drugie miejsce w rankingu światowym. A w 2000 rok później mieliśmy trzecie miejsce w rankingu światowym, ale drugie miejsce tutaj w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. I myśmy też, jak z racji tego, że już startujemy w tym międzynarodowym, światowym konkursie, to tutaj lokalnie też dla naszych najaktywniejszych uczestników ufundowaliśmy nagrody. I Stowarzyszenie Wikimedia, i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich dla trzech najaktywniejszych wikipedystów, którzy dodawali przypisy, były też nagrody. Czy w 2023 pewno będziemy chcieli, jak najbardziej. Tak, w planach mamy. Takie krótkie podsumowanie tak, od tego właśnie 2017 roku do 2022, ile to było, tak, ponad 6600 aktualizacji wykonanych na prawie 2500 stron i 182 użytkowników ich, tak, czyli nie wiem, czy oni byli niezalogowani, ciężko mi odczytać te, jak. W każdym bądź razie tyle było. I robimy, tak, szkolimy naszych użytkowników, edytujemy hasła, piszemy nowe artykuły, chociaż tak jak mówię, to jest chyba najtrudniejsze z tego wszystkiego. Znaczy, przepraszam, dla mnie jest najtrudniejsze. Ja naprawdę lubię robić przypisy. I robimy te przypisy w tej akcji Jeden Bibliotekarz, Jeden Przypis. I to jest, myślę, taka akcja dokładnie dla każdego bibliotekarza z każdego typu bibliotek. I takie, jak szukałam materiałów, właśnie jak się szykowaliśmy do tych obchodów stulecia i wspólnie z Wikipedią, i już też mi tak popatrzyłam, nieoceniony świętej pamięci Krzysztof Machocki, który nam to był wielkim fanem i bardzo kibicował i się był bardzo zaangażowany, i dzięki niemu się wszystko to rozkręciło. Ja tak wysłałam takiego maila, że tak nam się dobrze współpracuje, to zróbmy wielki projekt, duży projekt. Biblioteki lubią wiki. Dziękuję Państwu za uwagę i spotkamy się, tak, w Wikipedii i w bibliotekach. Ja bardzo dziękuję. Te dane są jeszcze chyba większe, bo
ludzie się wpisują na listy NIKI, ale jeszcze dodatkowo wikipedyści, tak zwani starzy, niekoniecznie bibliotekarze, dołączają się, żeby wspierać. Więc każdej z tych akcji, która główna jest na przełomie stycznia i lutego, bierze jeszcze czasem więcej osób. I no faktycznie może kiedyś wyprzedzimy Serbię, która nie wiem jak to robi, zawsze ma ten jakieś pierwsze miejsce. Podejrzewamy boty. To i mamy oczywiście obsów, bo jak żeby inaczej, ale nie szkodzi chyba. Gdzieś tam jedzie do nas lunch. Natomiast tu jest jeszcze kilka bardzo ciekawych wystąpień przed nami i chciałam zaprosić też osobę, która, Żanetę Szerksznis, zapraszam, która jest tak jak i Joanna, członkinią Wikimedia Polska, tak wciągamy coraz więcej osób, ale to jest super, bo właśnie teraz tweetowałam, przesyłałam informacje o tym manifestie IFLA do wikimedianki z zagranicy, która robi wielkie już wydarzenia w Wikimedia Library i chcemy was wciągnąć w ten ruch, tak? O to chodzi, że nie tylko, żeby nie tylko w akcji jeden ref być, tylko w szerszym gronie dyskutować. I Żaneta jest też taką osobą właśnie, która w tej bardzo porządnej Wielkopolsce bardzo porządnie nas wspiera. Biblioteka UAM i zapraszam do wystąpienia przestrzenie współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej Wikipedii Zasoby Otwartej Wiedzy w Praktyce TIK. Tytuł jest dość skomplikowany. Chciałam wszystko zawrzeć w tym tytule, co mam do powiedzenia. Zapamiętałam z poprzedniego wystąpienia pani Joanny Potęgi informacja, dane, informacja, wiedza. I można powiedzieć, że biblioteki uniwersyteckie kontynuują ten nurt, ten trend i właściwie tworzą. Także tutaj jest pełna kontynuacja poprzedniego, można powiedzieć, wystąpienia i też wpisują się w deklaracje UNESCO związane z otwartymi zasobami edukacyjnymi, które biblioteki uniwersyteckie również starają się tworzyć i również dążą do tego, żeby bibliotekarze tworzyli otwarte zasoby edukacyjne. A jak zaczęła się nasza przygoda wspólna z Wikipedią? Mianowicie spotkaliśmy się wspólnie, sieciowaliśmy w obrębie jednej stowarzyszenia Koalicji Otwartej Edukacji i na którymś zjeździe spotkaliśmy się przypadkowo i zaczęliśmy rozmowę o Wikipedii. Przyjechałam tam specjalnie na wystąpienie pana Borysa Kozielskiego w związku z podcastami, projektem i takim warsztatem o podcastach, jak rozwijać podcasty w sposób indywidualny, bez szczególnego przygotowania. Jak można to zrobić każdy człowiek, czytelnik, bibliotekarz. Tutaj jednak trzeba też w tym miejscu wspomnieć o zasobach otwartej wiedzy, które budują biblioteki uniwersyteckie i tak można powiedzieć, z którego można czerpać każdy, które później znajdujemy w przypisach Wikipedii, czyli zasoby bibliotek cyfrowych, tu nie będę wymieniać jakie, bo jest ich bardzo dużo, w tym oczywiście Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona i cała rzesza Federacji Bibliotek Cyfrowych, które tworzą biblioteki regionów, tak, regionalne biblioteki, znajdujemy je w każdym województwie. Repozytoria instytucjonalne, które tworzą instytucje naukowe od Polskiej Akademii Nauk po uniwersytety. Platformy otwartych czasopism naukowych, które tworzą redakcje czasopism naukowych. W tej chwili te zasoby otwartej nauki można wyszukać po słowach kluczowych przez Google Scholar, nie trzeba znać adresów i znajdziemy właściwie artykuł na każdy temat, który możemy zastosować w przypisie do Wikipedii i właściwie pokażę przykłady. No i tutaj jeszcze punkt bazy wiedzy, no to jest taki poziom, gdzie można znaleźć nazwisko naukowca danej czytelni, wszystkie danej uczelni i poznać wszystkie publikacje z danej dziedziny. Tutaj wiodącą jednak w bazach wiedzy są uczelnie medyczne, taką wiodącym konsorcjum
I gdyby ktoś szukał jakiejś publikacji naukowej z medycyny, to baza wiedzy Polskiej Platformy Medycznej jest po prostu doskonała. Ale również uczelnie prowadzą bazy wiedzy, w tym uczelnia, którą ja reprezentuję, także musiałam o tym wspomnieć. Techniki informacyjno-komunikacyjne, TIC, to właściwie banał. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, korzystamy z narzędzi TIC, a to są propozycje, które my stosujemy do współpracy z Wikipedią w ramach narzędzi TIC, czyli wyszukiwanie literatury przedmiotowej ze wskazaniem publikacji dostępnych open access, żeby rzeczywiście w przepisach znalazły się publikacje, które można otworzyć od razu w sieci. No i Wikipedia w szablonach ma zastosowane automatyczne zaciąganie, można powiedzieć, tych publikacji według numerów DOI, czyli numerów DOI czy znanego nam numeru ISBN. Również na zajęciach wykorzystujemy rozpoznawanie licencji wolnej kultury stosowane przez Wikipedię. No i mówimy o ponownych wykorzystaniach publikacji w uśródławianiu haseł Wikipedii w przepisach właśnie artykułami z otwartych zasobów naukowych. Czyli te techniki TIC stosujemy właśnie w tym kierunku. Jeżeli chodzi o Wikipedię, dla bibliotekarzy wykorzystujemy Wikipedię, żeby pokazać otwarty CMS, który może edytować, można w nim publikować. Można powiedzieć, że każdy staje się wtedy, to jest dobry przykład na Web 2.0, kiedy każdy może być autorem publikacji i również, gdzie toczy się publiczna dyskusja nad jakimś artykułem, zagadnieniem. Jest to ciekawy aspekt, który możemy przećwiczyć to bezpośrednio ze studentami i pokazać wpływ Web 2.0 na systemy informacyjne, które są dostępne dla każdego. No i tutaj to uśródławianie haseł jest szczególnie pomocne. Licencje otwartej lektury, no i pokazujemy również, jak łatwo znaleźć sobie przypis według naszego ulubionego przedmiotu, tematu w narzędziu Citation Hunt, który jest też opisany w całej akcji One Leap, One Ref, który znacznie ułatwia znalezienie ulubionego tematu z własnej dziedziny i podwiązanie odpowiedniego czy dodanie odpowiedniego przypisu. Tak jak Joanna Potęga mówiła, również dołączamy się do akcji One Leap, One Ref i za każdym razem, kiedy otrzymuję maila, po prostu posyłam go dalej. Jesteśmy usieciowieni, znajduję wręcz, no, w jaki zachęcam szczególnie moje koleżanki, żeby wzięły w tym udział. I w tym roku pomyślałam, że warto sobie na ten styczeń, kiedy ta akcja 15 stycznia bodajże startuje, sobie zgromadzić już przypisy i tematy w pliku, które w tym czasie, w ciągu tych 2 tygodni będę dołączać. I to może jest sposób na to, żeby pokonać Serbię. Więc ja po prostu już założyłam sobie taki plik, gdzie mam te ulubione tematy i literaturę na ten temat. Oczywiście w ramach Open Access. Przez wyszukiwanie, a bibliotekarze dużo wyszukują na różne tematy, więc od razu sprawdzam, o, ciekawy temat, w związku z tym, czy jest w Wikipedii. Jak nie ma Wikipedii, to sobie to zaznaczam. To jest zdjęcie studentek z naszej specjalności dokumentalistycznej, bibliotekarstwo praktyczne, które również staramy się również pokazać to narzędzie, bo ono jest właśnie otwarte dla wszystkich i pokazujemy, że bibliotekarz ma również wpływ na tworzenie wiedzy, otwartej wiedzy w internecie, tak? Czyli otwartych zasobów edukacyjnych, bo trzeba zwrócić na to uwagę, że jeżeli chodzi o otwarte czasopisma naukowe, biblioteki cyfrowe, to zawsze te biblioteki tworzy jakaś grupa osób, czyli bibliotekarze, które dokładnie są związani z tym projektem.
dlatego że to są redaktorzy, którzy muszą być przeszkoleni co do tych systemów i również znać dobrze protokoły i opracowywać metadane. A tutaj wymagana jest, można powiedzieć, minimalna wiedza, jak tworzyć przepisy, moim zdaniem taka minimalna, z czego się składa plik, jak go nazwać, może wiedza trochę bardziej skomplikowana, związana z prawami autorskimi, ale można je szybko poznać poprzez materiały zawarte w Wikipedii. No i bibliotekarze z reguły dodają przepisy i ilustracje do Wikipedii, więc to stosunkowo jest łatwe. No i tutaj są przykłady. Na przykład Helena Modrzejewska, hasło Heleny Modrzejewskiej i przypis piąty do publikacji profesora Krzysztofa Kurka o związkach Heleny Modrzejewskiej z Poznaniem. Musiałam dodać. Następnie. Uniwersytet Ziem Zachodnik, Wikipedia, Wolna Encyklopedia, tu są linki. Tutaj jest publikacja profesora Grzegorza Łukomskiego o Uniwersytecie Ziem Zachodnich, czyli tajnym uniwersytecie, który właściwie funkcjonował między Warszawą a Poznaniem w okresie II wojny światowej. I też publikacja otwarta i również hasło Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich ilustruje podcast, który zrobił pan Borys Kozielski i Fundacja Otwórz Się. I dalej mamy projekt Białoruś, który Uniwersytet Adama Mickiewicza rozpoczął w 2019 roku. No i państwo się zapoznają z tymi moimi przepisami. Myślę, że będzie to interesujące, bo dowiemy się coś o kolekcji muzykaliów, o rodzinie Malcanów, o instrumencie viola da gamba. To są takie, można powiedzieć, publikacje, które aż proszą się, żeby zostać dodane być dodane do Wikipedii. Nie można ich ominąć, jak wie się, że ona jest. Ta publikacja Open Access i mówi o księgozbiorze biblioteki, który rozwija kolekcję muzykaliów, jest kolekcją muzykologiczną. Dalej, to co nas najbardziej interesuje, czyli widoczność publikacji naukowej, tak zwanej altmetrii, czyli alternatywnych współczynnikach mierzących czytanie publikacji naukowych i podnoszących widoczność naukowców. I tutaj w altmetrii jest wskazana Wikipedia. Obok blogów, Twittera i innej komunikacji społecznościowej, w związku z tym Wikipedia jest w obszarze zainteresowań bibliotekarzy, którzy popularyzują wiedzę z otwartych zasobów. No i w końcu jest element też regionalny, czyli Wikipedia, a biblioteka cyfrowa, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa i taka ilustracja z głosu Wielkopolanek, która ilustruje Rotę. Głos Wielkopolanek dalej. No i chciałam nawiązać, że Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu ma wiele wspólnego z innymi dużymi bibliotekami w Polsce i dlatego też dodajemy hasła, na przykład hasła i ilustracje do biogramów słynnych bibliotekarzy i bibliografów, ale bibliotekarzy, czyli Aleksandra Birkenmajera, bibliotekarza, który głównie ochraniał zbiory po II wojnie światowej i był również dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej. Dalej mamy tutaj przykład naszego projektu Białoruś w Szkole Nauk Humanistycznych UAM za sprawą dr Magdaleny Lachowicz i przy wsparciu Natalii Szafran-Kozakowskiej z Wikipedii, z Wikimedia Polska powstał duży projekt, który ma za zadanie włączyć do tworzenia haseł Wikipedii szkołę doktorską dydaktyków i koła naukowe studenckie, koła naukowe. Ten projekt ma 55 uczestników zarejestrowanych po nikach. I troszeczkę o moich zainteresowaniach i współpracy początkach, czyli polskie uczelnie, nagrania ilustrujące hasła w Wikipedii. I
To są takie ilustracje, czy fotografie z naszych spotkań. Tu jest profesor Grzegorz Łukomski, który nagrywa podcast Historia powstania Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Ziem Zachodnich, jak wspomniałam. Tutaj gesty w kognitywistyce. To jest nasza sala wykładowa, ale jak usłyszałam tutaj przed tym spotkaniem, najlepiej nagrywa się podcasty w czytelniach, gdzie są książki, ponieważ one świetnie działają w przestrzeni na dźwięk. No i polecam wysłuchanie może tych podcastów, jeżeli wśród Państwa jest ktoś, kto interesuje się muzyką dawną albo rękopisami z Milicza, albo pudliszkami. Ktoś je może, ktoś zna pudliszki. Koncentrat pomidorowy. Tak, to jest taka dygresja. Coś poważniejszego, Solidarność Walcząca, Srebrna Biblioteka. Nie chciałam mówić tylko o Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, ponieważ z tego miejsca, jeżeli nas słucha pan Grzegorz Szturo z Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. On też również nagrywał podcasty i tutaj jest przykład Srebrnej Biblioteki, czyli wykładu profesora Arkadiusza Wagnera na temat kolekcji, cennej kolekcji starodruków. Tego jest dużo, już minął czas, więc proszę, żebyście Państwo się może zapoznali z tym, co zrobiliśmy, jakie są przestrzenie współpracy w ramach TIK-u, które może rozwijać biblioteka. Oczywiście rozumiem, że reprezentuję bibliotekę uniwersytecką i tą płaszczyznę, ale chciałam zachęcić, żebyście Państwo czerpali, tak jak ja, z tych prostych narzędzi wyszukiwania otwartych zasobów nauki i dołączali do tych przypisów, które tam można dodawać, każdy może dodawać. W ramach uczelni odbyła się też taka kampania informacyjna na Tydzień Bibliotek, Otwarta Wiedza, Wikipedia, bo proszę Państwa, biblioteki uniwersyteckie też muszą reklamować to, że mają otwarte zasoby wiedzy. To nie jest tak, że jest to takie oczywiste, studenci każdego roku muszą się chociaż w pierwszym roku i zapamiętać do trzeciego, a może i do piątego roku, że te zasoby są i są łatwo wyszukiwalne. Trochę nam ułatwia to, że w tej chwili sylabus do przedmiotów Polskiej Komisji Akredytacyjnej zatwierdzany przez tą komisję musi w tej chwili zawierać publikacje open access, czyli w otwartym dostępie. Trochę to ułatwia. No i przykłady naszych postów w ramach portali społecznościowych. A więc jeżeli sobie zadajemy pytanie, czy jest miejsce dla Wikipedii w bibliotece, odpowiadamy tak, jest takie miejsce i takim miejscem jest każda biblioteka. Tutaj chciałam podziękować pani Natalii Szafran-Kozakowskiej za wsparcie naszych projektów, także i pani Klarze z tego miejsca, ale też szczególnie szkolenia, które przeprowadza pani Natalia, są bardzo przydatne. I na tym chciałam zakończyć. Dziękuję bardzo za uwagę. Przepraszam. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Szaneta. Ja w ogóle dopiero zobaczyłam ten slajd z koedu i sobie przypomniałam, kiedy się poznałyśmy, że właśnie Koalicja Otwartej Edukacji, to też i Ola Czetwertyńska i pewnie jeszcze ktoś tutaj na tej sali bierze w tym udział. No właśnie, wolne lektury tu na sali są też w dwóch osobach. I też chciałam powiedzieć, że nieprzypadkowo zaprosiliśmy biblioteki uniwersyteckie, oprócz tego, żeby się pokazać, że jest coś takiego jak Wiki UAM, bo ja mam przekonanie, że jakby no, ci ludzie, co idą na studia, najpierw byli w szkole waszej, tak? Więc jeżeli potem mój własny syn na studiach mówi, że nie był w bibliotece jeszcze i jeszcze tam nie zaszedł i może pójdzie, to dlatego, że nie chodził, szkolna biblioteka wyglądała tak, że ja się tam bałam chodzić, jak tam go odwiedzałam w podstawówce, tak? Czy w liceum. No i to chodzi, że jakby, no przecież to są ci sami ludzie, oni muszą gdzieś wcześniej się z tym oswoić i polubić i mieć koncept w głowie ułożony. No to taki wtrend. I może ja myślę, że może się da bez przerwy jeszcze potoczyć. Teraz zapraszam panią doktor Agatę Arkabus,
o której słyszałam strasznie dużo wcześniej i się cieszę, że na żywo, tak. Dobrze, to przepraszam. No to... tak, no to tak miałam coś do Poznań. Dobrze, to, to będzie, będziesz jeszcze raz powitana. tak, że, tak, miałam w głowie, że Poznań dwa razy. Dobrze. Ja już tutaj. Dobrze, to zapraszam, bardzo przepraszam, to zapraszam panią Magdalenę Słocińską z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Tak, słabo właśnie. Która powie wystąpienie pod tytułem Wikipedia to nie książka teleadresowa i my tak często piszemy jako straszni redaktorzy do nowicjuszy, więc się zastanawiam, co to może to jak pisać dobre hasło o bibliotekach publicznych. Proszę bardzo, dziękuję. Tak, ten stresujący moment, kiedy się dorwałam do mikrofonu. Ja faktycznie debiutuję niejako na spotkaniach wikipedystów, ale chciałam opowiedzieć, jak tu się znalazłam. I pomoże mi w tym prezentacja, którą na dzisiaj przygotowałam. Mam krótkie wystąpienie. 2 minuty oddałam Żanecie po poznańsku, po znajomości. Mój plan wystąpienia, jak to się zaczęło. Wiki narada razy 3, czyli te plecy i jeszcze 2 następne spotkania. I jak pisać dobre hasła o bibliotece i tutaj na pewno będę się uśmiechała do pani Joanny Potęgi, aby się znaleźć w tym miejscu Wiki Projekt Biblioteka z naszą pracą, ale to będziemy rozmawiać przy lunchu w kuluarach. Jak to się zaczęło? Ja na co dzień pracuję w Bibliotece Wojewódzkiej w Poznaniu w dziale instrukcyjno-metodycznym i moim bezpośrednim odbiorcą są bibliotekarze bibliotek publicznych w Wielkopolsce. Jest ich 230 bibliotek, co stanowi 1500 bibliotekarzy na terenie Wielkopolski. W głębokiej pandemii zorganizowaliśmy takie 2-dniowe szkolenie. To był webinar z Tadeuszem Rudzkim. Tutaj jest screen właśnie z tego wydarzenia, który miał na celu podniesienie kompetencji bibliotekarzy, jeżeli idzie o edycję Wikipedii. No, to jako taki cel szkolenia oczywiście. I co się wydarzyło? Zapisało się na szkolenie 50 osób, sporo. Ile powstało opisów? Okazało się, że takich opisów, które zostały zatwierdzone i opublikowane, ukazało się tylko 14. Problem oczywiście nie polegał, jeżeli idzie o edycję, zatwierdzanie i pisanie, bo jakby bibliotekarze no, umieją pisać, nauczyli się tych edycyjnych spraw, ale na warsztat swoich pierwszych opisów każdy bibliotekarz jakby tak naturalnie wybrał swoją bibliotekę. To ja będę prezentował, zrobię opis o swojej bibliotece. No, wydawało się to proste, dobrze znamy środowisko. Bardzo często są to ludzie, którzy już się zajmują taką o nas, pisaniem o swojej bibliotece na stronach internetowych, prowadzą Facebooki, zorientowani o tym i korzystający oczywiście z Wikipedii, no bo kto nie korzysta z Wikipedii i kto nie zagląda do niej. No ale widzicie rezultaty, 14 opisów, no trochę słabo nam to wyszło. No, pan Tadeusz no, stawał na rzęsach, że tak powiem, żeby tych opisów było jak najwięcej. Wywołaliśmy lawinę dyskusji na Wikipedii. Co tam się dzieje u was w Poznaniu? Co tam się dzieje po prostu? Bo nagle wszyscy, tyle bibliotek, tyle opisów, tyle brudnopisów, tyle dyskusji. I no, niektórzy się jakby poddali, no bo nie wytrzymali tej presji, być może tej swobody języka wikipedystów, którzy tam bezpośrednio się wyrażali na temat, dlaczego jakiś opis no nie jest ENC, a jakiś jest ENC. To no takie, no nie wszyscy to wytrzymali. No jak to, biblioteka? 50 lat, 70 istniejemy i my nie zasługujemy na opis Wikipedii. Także no i jakby w tym momencie troszkę rola Biblioteki Wojewódzkiej jakby się wyczerpała, ponieważ myśmy przeprowadzili to szkolenie, no i wszystko było elegancko. Szkolenie się odbyło,
wszystko fajnie. No ale tutaj właśnie jakby pomogło nam w tym Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, w którym również działam. I pierwsze spotkanie, właśnie to te plecy, nawiązanie. Maj 2002, poznanie pani Natalii Szafran-Kozakowskiej. Z Żanetą się już znamy, niejako przewodnicząca koła UAM, przewodnicząca koła wojewódzkiej. No mamy coś z sobą wspólnego. No i tam się taka zawiązała jakby koalicja. Zróbmy coś, aby bibliotekarze i wikipedyści mieli ściągę, kiedy coś jest encyklopedyczne, kiedy i jaki zrobić dobry opis o bibliotece, aby i wikipedyści byli zadowoleni, i bibliotekarze. No to takie było karkołomne zadanie, no ale oczywiście podjęliśmy się go. Następne spotkanie było w czerwcu. Było bardzo gorąco, pamiętasz, Żaneto? Było bardzo gorąco, ale no spotkanie się odbyło, zaczęliśmy pisać, zrobiliśmy sobie dokument w doku i każdy, co tam miał na myśli, wpisywał. Na spotkaniu zaprosiliśmy też bibliotekarzy, którzy działających w stowarzyszeniu, ale właśnie którzy, że tak powiem, zmagali się z stworzeniem tego opisu i mieli te z tyłu głowy, jakie były te zarzuty, że opis się nie nadaje. Także to było bardzo ciekawe. We wrześniu, czyli całkiem niedawno, bo to miesiąc temu, odbyło się kolejne nasze spotkanie. Przyjechał na nie Tadeusz Rudzki specjalnie, żeby nam jeszcze pomóc, jeszcze ugładzić ten dokument, który stworzyliśmy. On nie jest długi, ale no jest bardzo praktycznym poradnikiem dla bibliotekarzy, jak zrobić dobrze opis o swojej bibliotece. Co tutaj muszę powiedzieć? No, głównie dotyczy to bibliotek publicznych. Jakby z samego założenia biblioteki szkolne oczywiście mogą mieć wzmiankę pod hasłem szkoły. Są jakby takim organem wewnętrznym instytucji, więc trudno by im było się przebić samodzielnym opisem o bibliotece szkolnej Wikipedii. Ale no, biblioteki uniwersyteckie już szybciej. Na spotkaniu zawsze były obecne właśnie przedstawiciele biblioteki uniwersyteckiej, przedstawiciele bibliotek publicznych na różnym szczeblu, od bibliotek gminnych, miejskich, wojewódzkiej. No ale to wszystko byli przedstawiciele Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Pozdrawiam też dziewczyny, Justyna, Moniko, nasze nowe dziewczyny w strukturach, które na pewno nas teraz oglądają. One są z biblioteki szkolnej, też uczestniczą w projekcie Wiki Szkoła, także się czujemy, spotykamy się z różnymi strukturami bibliotek. Tworzymy wspólną podstawę do wypracowania jakichś wzorców i jakichś rzeczy, które nas łączą, a nie dzielą. I tak, jak pisać dobre hasła o biblioteki? Argumenty za usunięciem hasła, no nie chciałabym tutaj aż się tak mocno zagłębiać, ale głównie chodziło za dużo przymiotników, za bardzo hasło promocyjne. No nie wystarczy, że biblioteka istnieje, żeby być w Wikipedii, bo to trochę za mało, to jest zwykła jej działalność instytucjonalna i nie zasługuje to na żaden wyróżnik, żeby się tam znaleźć. No ale obróciliśmy tą sprawę, no ale co może świadczyć, że biblioteka na to hasło zasługuje? No bo w jakimś momencie jednak jakieś biblioteki udało im się, te 14, tak, udało im się zamieścić te hasła. No i tu wiadomo, szukamy rzeczy, które wyróżniają taką bibliotekę. Co mamy w swoich zasobach, co warto, o czym warto wspomnieć i co też można oczywiście znaleźć do tego przypis, ale co nas wyróżnia spośród tych innych, dlaczego my jesteśmy wyjątkowi. Także szukanie wyjątkowości wśród bibliotek publicznych i pokazywanie tego, że możemy coś takiego znaleźć. Być może są to jacyś zasłużeni bibliotekarze. Być może są to jakieś nagrody, które biblioteka otrzymała jako biblioteka.
Bibliotekarz Roku, Biblioteka Roku, no różne są te tytuły. Znamienici dyrektorzy, znamienici pracownicy. Działalność wydawnicza, nagrody za jakąś książkę, za jakąś monografię, także to się dzieje. No i pisaliśmy ten poradnik, pisaliśmy i on powstał. Mniej więcej tak wygląda jego spis treści. Czyli najpierw oczywiście podstawowa struktura, hasła i sesje końcowe. To, co musi być w każdym haśle wikipedystycznym. Jakiego języka należy używać, czyli ta ilość przymiotników, żeby nie wartościować treści, żeby to były fakty, żeby się posługiwać konkretami, a nie wybujałym własnym ego, często dyrektora, no że przecież za mało o nas pisze, za mało to hasło pisze o tych wspaniałych rzeczach, które my na co dzień robimy, no ale nie są one wyróżniające jednak. Aspekty prawne, czyli wszystkie rzeczy, które muszą być związane z prawami autorskimi, z dostępem do zdjęcia. To wszystko jest w tym poradniku jeszcze raz wyłuszczone. Dotyczy to właśnie haseł bibliotecznych. No i oczywiście dobre rady. To jest najdłuższa stronica w tym naszym poradniku. Czyli takie kazusy, na co zwrócić uwagę, co jest podejrzane i czego unikać. No i przykłady takich dobrych haseł, które zostały teraz zatwierdzone i które wydają się jak najbardziej poprawne. I to właśnie dotyczy i tych bibliotek na różnych szczeblach, gminne, publiczne, miejskie, publiczne i oczywiście Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu, bo także taki opis powstał o mojej bibliotece. I dyskusja trwa. Mamy jakby tutaj wsparcie od pani Natalii Szafrankowskiej, od pana Tadeusza Rudzkiego, że ten poradnik, który stworzyliśmy, jest dobry. Chcielibyśmy go zawiesić właśnie w projekt Wiki Biblioteka. Tam myślę, że jeszcze gdzieś mogłoby znaleźć miejsce. To jest o bibliotekarzach, a tak. Tak, a tutaj by mogła być encyklopedia biblioteki. Tak właśnie tam celowaliśmy, że tam by mogło się to znaleźć. I oczywiście dyskusja jak najbardziej mogłaby trwać. Dokument można uzupełniać, no bo to jest nieprzerwana sprawa. Tutaj ze strony wikipedystów też padło takie, że moglibyśmy też to wydrukować w jakiejś formie, takiej ulotki i rozpowszechnić. Ja jako ten dział instrukcyjno-metodyczny wrócę jeszcze do początku. Mogłabym się tu włączyć też w te działania jako niejako instytucja i z chęcią też bym robiła takie szkolenia dla bibliotekarzy publicznej w naszej Wielkopolsce. No to trochę moja praca, także to żaden wielki wyczyn i rekomendować tą sytuację. Najpierw oczywiście trzeba zdobyć te umiejętności edycyjne, bo bez tego to się nic nie uda, ale same umiejętności edycyjne to za mało, żeby robić dobre hasła, a że zaczynamy od bibliotek, no to jest po prostu takie biblioteczna jakaś specyfika, że to dobrze znamy, ale też no jakby zalecamy, żeby zacząć od uzupełniania haseł już istniejących, bo to jest o wiele łatwiejsze. Ale to już, że tak powiem, taka specyfika. I ja dziękuję bardzo za uwagę i myślę, że się zmieściłam w czasie. I dziękuję. I teraz już tutaj oddaję mikrofon. Bardzo dziękuję. Wiem, że mamy przesunięcie w czasie naprawdę. Czy możemy zrobić bez przerwy po prostu teraz tak spotkania? I chciałam powiedzieć, że to jest super, że do mnie dotarła ten dokument i jestem w kontakcie z Tadeuszem. Także my to dalej będziemy oczywiście się odzywać. Wiem, że w przyszłym tygodniu mam rozmawiać tam dalej i odzywać się do nas. I to jest świetne, że nasze koleżanki z Wikiteki są, i Wikiteka, Wikiszkoła są też teraz w tej grupie, bo to naprawdę jest takie coś, do czego no, bardzo marzyłam, jak parę lat temu to zaczynaliśmy w ogóle wymyślać jakieś takie rzeczy dla szkół. I zapraszam panią dr Agatę Arkabus.
Dzień dobry Państwu raz jeszcze, Agata Arkabus. Chciałabym dzisiaj zacząć od reklamy. Reklamy bibliotek pedagogicznych. Dużo dzisiaj mówimy o bibliotekach szkolnych, a ja bym chciała jednak... A ja bym chciała parę słów powiedzieć o bibliotekach pedagogicznych i przyszłości tychże instytucji. Mamy tutaj różne środowiska, nie tylko biblioteki szkolne, ale także biblioteki publiczne, uniwersyteckie. Dlatego w paru słowach chciałabym powiedzieć właśnie o tych pedagogicznych, ponieważ najczęściej są kojarzone ze szkołą, z oświatą, a nasza oferta coraz częściej wykracza już poza to grono odbiorców. Jesteśmy rzeczywiście bibliotekami specjalistycznymi i chcemy, czy pełnimy nawet rolę ośrodka informacji pedagogicznych. Oczywiście dostosowujemy swoje regulaminy, statuty do potrzeb także innych odbiorców, bo okazuje się, że biblioteka pedagogiczna chce wyjść naprzeciw także innym użytkownikom. Tak jak biblioteki szkolne, również podlegamy Ministerstwu Edukacji i Nauki i co bardzo istotne, też jesteśmy nauczycielami, bibliotekarzami. Często gdzieś tam może umyka osobom spoza bibliotek szkolnych właśnie, że tam w bibliotekach pedagogicznych również pracują nauczyciele podlegający pod kartę nauczyciela i wszystkim tym rozporządzeniom czy ustawom związanych z oświatą. Może to takie trochę nietypowe, ale właśnie w ten sposób funkcjonujemy. Gdzie nas znaleźć? Tworzymy w zasadzie jednostki samodzielne. Są to na przykład biblioteki wojewódzkiej filie, ale także są to biblioteki wchodzące bardzo często i może coraz częściej w skład różnych zespołów. Tworzymy zespoły z ośrodkami doskonalenia nauczycielami czy lub i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i coraz częściej, tak jak powiedziałam, zespoły, te biblioteki wchodzą właśnie w skład takich zespołów. Co w związku z tym się dzieje? Dochodzi coraz częściej do likwidacji bibliotek pedagogicznych, a przede wszystkim ich filii, ze względu na nieopłacalność, na brak funduszy. No, można tutaj dużo wymieniać, a w związku z tym również do redukcji etatów nauczycieli, bibliotekarzy. No to jest taki może minus, no taki przykry punkt tego mojego wystąpienia, jednakże ja bym chciała dzisiaj powiedzieć o przyszłości bibliotek pedagogicznych, bo biblioteki pedagogiczne, tak jak biblioteki szkolne, publiczne, uniwersyteckie mają swoje zadania zapisane oczywiście w różnych aktach prawnych, w swoich regulaminach i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę ich tutaj dzisiaj omawiać, bo to nie jest kwestią mojego wystąpienia, ale proszę zobaczyć, one niektóre pokrywają się również z bibliotekami szkolnymi, z bibliotekami publicznymi, bo chyba w tak dzisiejszym tym świecie współczesnym jest tak, że te nasze bibliotekarskie zadania zaczynają się troszeczkę przenikać, ale są również takie, które w jakiś sposób wyróżniają biblioteki pedagogiczne spośród tych innych placówek bibliotecznych. Ja dzisiaj bym chciała się skupić na czterech obszarach działalności biblioteki pedagogicznej, w których upatruję pewien rodzaj przyszłości czy rozwoju, a mianowicie pełnienie roli ośrodka informacji pedagogicznej i oświatowej w środowisku, następnie wspomaganie bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką, a także pełnienie roli ośrodka instrukcyjno-metodycznego wobec tychże placówek, następnie prowadzenie działalności szkoleniowej dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, nie tylko nauczycieli bibliotekarzy, ale właśnie tutaj z naciskiem na wykorzystanie TIK w edukacji, w procesie nauczania i uczenia się, ale także, proszę Państwa, współpraca z bibliotekami innych typów, czy realizacja różnego typu programów czy projektów edukacyjnych. Dlaczego te obszary wybrałam? Dlaczego uważam, że one są ważne w działalności obecnej, w funkcjonowaniu biblioteki pedagogicznej, ale także w jej rozwoju i przyszłości? Zaczęłam się zastanawiać, gdzie wyznaczyć ścieżkę, drogę rozwoju biblioteki pedagogicznej, tym bardziej, że mało się o niej mówi, że są filie likwidowane, że często jest wiele osób, nawet samych nauczycieli, którzy nie wiedzą, że taka biblioteka istnieje.
Myślałam, czy szukać gdzieś jakieś scenariusze przyszłości, czy wymyślić swoją ideę, inicjatywę. Skupiłam się tutaj na zintegrowanej strategii umiejętności 2030, w której wyczytałam takie najważniejsze, skupiłam się na pewnych z najważniejszych założeniach. A mianowicie w tejże zintegrowanej strategii umiejętności zapisano, jak bardzo ważne będą w przyszłości wspieranie rozwoju umiejętności obywateli na wszystkich etapach życia, czyli od najmłodszych dzieci po seniorów, następnie wypracowanie nowych metod i narzędzi służących rozwijaniu umiejętności, nie tylko tych cyfrowych, ale przede wszystkim, ale we współpracy z innymi instytucjami, ale także, proszę Państwa, wspieranie i szkolenie kadry pedagogicznej w nabywaniu wiedzy i kompetencji w zakresie rozwoju kluczowych umiejętności. I odbiorcami tejże strategii są oczywiście w naszym przypadku będą to nauczyciele, będą to uczniowie, ale będą to również osoby niezwiązane z oświatą, bo w zintegrowanej strategii umiejętności jest mowa nie tylko o edukacji formalnej, ale także tej pozaformalnej. I teraz skupiając się, proszę Państwa, na tym, co wcześniej powiedziałam, czyli jak ta przyszłość i na czym się obywatele powinni skupić, my jako nauczyciele, bibliotekarze bibliotek pedagogicznych musimy również wyznaczyć sobie pewne zadania, pewne priorytety, które w jakiś sposób przyciągną do nas użytkowników, odbiorców, nie tylko, tak jak wspominałam wcześniej, nauczycieli, ale także inne osoby niezwiązane z oświatą. I w jaki sposób realizować te zadania? Oczywiście część z nich można powiedzieć, że jest już realizowanych, ale skupmy się przede wszystkim na rozwijaniu właśnie umiejętności cyfrowych, co już biblioteki czynią i myślę, że z bardzo takim pozytywnym skutkiem, wykorzystania mediów cyfrowych, ale także umiejętności korzystania z informacji. My tu dzisiaj bardzo dużo mówimy o wyszukiwaniu, o analizie, o selekcji, co jest bardzo ważne, a wbrew pozorom bardzo duży procent społeczeństwa nie potrafi wyszukać jakichś zaawansowanych informacji, przepraszam. Oczywiście należy się skupić tutaj również na bezpieczeństwie cyfrowym, szczególnie my, tutaj nauczyciele, bibliotekarze, którzy pracujemy z młodym pokoleniem i wiemy, jakie zagrożenia w sieci są obecnie można znaleźć i cały czas ten rozwój tych zagrożeń jest. No ale to jest inny już temat. No i oczywiście wykorzystanie metod i technik TIC w nauczaniu. Przede wszystkim, proszę Państwa, nauczyciele, bibliotekarze bibliotek pedagogicznych powinni na bieżąco i cały czas doskonalić się w celu wsparcia nauczycieli innych, aby swoją wiedzę przekazywać, aby swoje umiejętności w zakresie TIC-u pokazywać innym nauczycielom. Tak jak powiedziałam, nie tylko bibliotekarzom, ale również także przy innych nauczycielom innych przedmiotów. Bardzo ważne, proszę Państwa, jest wspieranie także rozwoju umiejętności uczniów czy osób dorosłych, szczególnie uzdolnionych, wyróżniających się w jakiejś dziedzinie. Posiadamy zasoby nie tylko drukowane, tradycyjne, ale również dostęp do zasobów cyfrowych. Potrafimy wyszukać, więc jest to jakiś również element, aby kształcić, doskonalić, podnosić kompetencje tych osób, zarówno młodych, tak jak mówię, uczniów na przykład szkół ponadpodstawowych czy podstawowych, ale także osób dorosłych. Następnie upowszechniać metody, aktywne metody nauczania i uczenia się. I to za chwileczkę też powiem więcej o tych metodach. Te, które nie są jakieś specjalnie przygotowane na płatnych programach, ale wyszukiwać te, które są ogólnie dostępne i pokazywać, w jaki sposób je wykorzystywać w procesie nauczania i uczenia się. Bo tego nasi odbiorcy, nasi nauczyciele będą potrzebować gotowych elementów, które podsuną im pomysł, podsuną im element, który mogą wykorzystać
korzystać w bibliotece szkolnej, w czasie jakiegoś wydarzenia edukacyjnego czy innych ciekawych wydarzeń. No i tutaj, proszę Państwa, ja bym się też skłaniała, aby tworzyć ofertę właśnie także dla osób niezwiązanych z oświatą. Oczywiście może ktoś powiedzieć, że może będziemy podbierać komuś użytkowników, ale myślę, że to nie ten kierunek, bo ważne jest tutaj właśnie, aby biblioteka pedagogiczna wyspecjalizowała się być może w jakichś metodach czy umiejętnościach, które może przekazywać także osobom niezwiązanym z edukacją. Oczywiście, tak jak wspomniałam, odbiorcami bibliotek pedagogicznych są głównie właśnie nauczyciele, uczniowie, ale ja bym też tą ofertę kierowała także dla osób związanych z, na przykład z wychowaniem i nauczaniem dzieci, czyli to będą wszelkiego rodzaju instytucje czy organizacje, stowarzyszenia, które w jakiś sposób wykorzystują potencjał dzieci, kształcą je, organizują różne konkursy, ale jeszcze nie dotarli do bibliotek pedagogicznych, niemniej jednak mogą z tej oferty skorzystać. Kto jeszcze będzie takim odbiorcą? No, to już od nas zależy. Trudno tutaj powiedzieć, ale oczywiście trzeba szukać nowych użytkowników, osób, które w jakiś sposób będą z naszej oferty korzystać. Pierwszy obszar, o którym wspomniałam, to pełnienie roli ośrodka informacji pedagogicznej i oświatowej. Oczywiście nauczyciele, szukając jakichś wskazówek, szukając odpowiedzi na pewne pytania, najczęściej sięgają na strony ministerialne, strony związane z oświatą. Jednakże w województwie czy w regionie taką rolę może pełnić właśnie biblioteka pedagogiczna. I myślę tutaj głównie o usługach cyfrowych, aby to było na bieżąco aktualizowane, przekazywane, uzupełniane, tak aby nauczyciel, chcąc szukać odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie, sięgnął najpierw do biblioteki pedagogicznej i jej zasobów. No i oczywiście chodzi tutaj o tworzenie różnych baz danych, czyli prawa światowego, porad prawnych, różnego rodzaju materiałów edukacyjnych, które są na przykład w ramach otwartych zasobów edukacyjnych przekazywane, ale także informacje o programach i grantach kierowanych właśnie do bibliotek szkolnych, na przykład i pedagogicznych, czy możliwości współpracy z różnymi instytucjami, niekoniecznie właśnie oświatowymi. Ważne jest, proszę Państwa, aby taki nauczyciel, czy w ogóle użytkownik miał dostęp do zbiorów drukowanych, ale nie tylko. Otwórzmy się również także na zbiory cyfrowe, pełnotekstowe. Szukajmy dostępu do darmowych baz, które możemy udostępniać naszym użytkownikom, bo wiemy doskonale, że młode pokolenie, ono wybierze, czy będzie chciał książkę drukowaną, czy książkę online, jednakże zawsze to jest informacja, to jest zawsze książka i my musimy ten wybór dać naszym użytkownikom. No oczywiście promowanie otwartych zasobów edukacyjnych, ale także prawa autorskiego i dzielenie się wiedzą. Nauczyciele, bibliotekarze, bibliotek pedagogicznych mogą również stworzyć taki rodzaj koła czy baz, gdzie będziemy publikować swoje materiały, dzielić się wiedzą, ale także również dajmy coś od siebie, bo bardzo wielu wykształconych nauczycieli, bibliotekarzy w bibliotekach pedagogicznych pracuje, więc warto tą wiedzą się dzielić. Następnie drugi obszar to wspomaganie bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką. Co już się dzieje i tutaj koleżanki z bibliotek szkolnych potwierdzały, co mnie bardzo cieszy. Jednakże na czym się jeszcze możemy skupić? No oczywiście promocja czytelnictwa pod różnym kątem, ale także pomoc w rozwiązywaniu na przykład problemów prawnych, jakichś merytorycznych czy metodycznych, ale także współpraca z różnymi organizacjami i towarzystwami bibliotecznymi. To jest bardzo istotne, bo my czasami nie wiemy, do kogo się udać, spytać o poradę.
To są właśnie osoby w takich organizacjach czy instytucjach, które służą pomocą prawną, mają kontakty z różnymi osobami, które mogą nam pomóc. Więc warto również to promować i skupić się wokół współpracy z takimi organizacjami. Oczywiście wspieranie nauczycieli w realizacji awansu zawodowego. Tutaj bym również się skupiła na tworzeniu, proszę Państwa, szkoleń i kursów nie tylko dla nauczycieli, ale również dla uczniów. Tak jak powiedziałam, tu z pomocą przychodzą nam otwarte zasoby edukacyjne, zasoby Polony czy Wikipedii i możemy tworzyć takie kursy online czy webquesty, które będą otwarte, czyli nie potrzeba do tego jakiegoś specjalnego zapisu czy zasobów i nauczyciele mogą z nich korzystać w ramach na przykład prowadzenia kół zainteresowań dla swoich uczniów. Czyli chodzi tutaj o budowanie od podstaw takiego kursu, a następnie ich udostępnianiu. Następnie proszę Państwa, no to oczywiście te szkolenia dedykowane nauczycielom, bibliotekarzom, ale także wspieranie w realizacji programów i grantów dla bibliotek szkolnych. Ja tutaj bym widziała rolę też bibliotek pedagogicznych w promowaniu tych programów, aby jak najszersza informacja docierała do szkół. My cały czas tu mówimy, że brak nam funduszy na zakup książek, na zakup sprzętu, na realizację nawet zwykłych konkursów dla uczniów. Ja wiem, że dla niektórych bibliotek innych szczebli to jest niemożliwe, ale tak proszę Państwa czasami jest, że nie mamy na nagrody, żeby zorganizować jakiś konkurs. Dlatego ważne jest, aby biblioteka pedagogiczna stała się takim łącznikiem, gdzie biblioteka szkolna znajdzie, aha, w tym roku będzie taki grant organizowany, to spróbuję wziąć udział, albo teraz będzie taki program, poczytam o nim, co dzięki niemu zyskam. Następnie, proszę Państwa, no oczywiście tworzenie wszelkiego rodzaju materiałów informacyjnych. W bibliotece pedagogicznej musimy wiedzieć, co jest teraz na topie i co nauczyciel potrzebuje. Jaki jest rok jubileuszowy, jakie materiały, jakie scenariusze powinien nauczyciel od nas otrzymać albo znaleźć w naszej bazie. Jest to oczywiście bardzo istotne. No i oczywiście biblioteka pedagogiczna jako centrum edukacji cyfrowej, czyli jak wykorzystać rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli, tworzenie materiałów online. Byłam zdziwiona, proszę Państwa, właśnie tutaj wynikami tych badań, które były publikowane na wstępie, że tak mało nauczycieli jeszcze nie wykorzystuje potencjału darmowych programów cyfrowych. Bo wiemy, myślałam, że już w okresie pandemii tak dużo korzystaliśmy z tego typu narzędzi, że wykorzystujemy je później w swojej pracy zawodowej w szkole, ale okazuje się, że cały czas jest zapotrzebowanie i my właśnie tutaj w bibliotece pedagogicznej powinniśmy służyć swoją wiedzą i informacjami na ten temat. Bardzo istotne widzę również, proszę Państwa, współpracę biblioteki pedagogicznej z innymi instytucjami czy partnerami wspierających tą działalność biblioteki. Często zdarza się, że biblioteka pedagogiczna, ona działa tak jakby w swoim obszarze tutaj oświatowym, a tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy wyszli, nawiązali współpracę, bo dzięki temu też się rozwijamy. Współpracę możemy właśnie z uczelniami wyższymi nawiązać, naukowymi. Myślę tutaj też, proszę Państwa, o tych uczelniach wyższych technicznych, ponieważ na przykład taki program Laboratoria Przyszłości, gdzie zakupuje szkoła sprzęt czy dostaje biblioteka, taka uczelnia wyższa może nam pomóc go rozgryźć, może podsunąć pomysły, bo oni po prostu się na tym znają. Więc warto również skorzystać po prostu z ich wiedzy i doświadczenia. No oczywiście upowszechnianie treści dotyczących bezpieczeństwa w sieci i wspieranie nauczycieli, bibliotekarzy w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bardzo trudny problem i tutaj też widzę rolę ekspertów z uczelni, z poradni psychologiczno-pedagogicznych, aby wskazać, pomóc nauczycielom pracować z takimi dziećmi, bo wiemy, że one również w bibliotece są i są naszymi odbiorcami, a często właśnie ciężko nawiązać kontakt.
z takimi dzieciakami albo zachęcić ich do przyjścia do biblioteki. Kolejny, proszę Państwa, obszar, który widzę jako potencjał bibliotek pedagogicznych, to prowadzenie działalności szkoleniowej dla nauczycieli innych przedmiotów, ale także innych użytkowników. I co tutaj istotne? Tutaj, proszę Państwa, chciałabym, aby biblioteki dostosowywały swoją ofertę do bieżących potrzeb. Nie to, co umiemy, nie to, co kiedyś się nauczyliśmy, tylko ciągle musimy się doskonalić, aby wyjść naprzeciw bibliotekarzom szkolnym i nauczycielom innych przedmiotów nauczania. Ważne jest oczywiście tutaj doskonalenie i dokształcanie się nauczycieli, bibliotekarzy, bibliotek pedagogicznych. Co istotne, forma i zakres merytoryczny też musi być dostosowany do potrzeb użytkowników. Dużo tu rozmawiałam dzisiaj z koleżankami z bibliotek pedagogicznych i zauważyliśmy, że jeżeli jest teraz zapotrzebowanie na formy online, wideokonferencje bądź kursy e-learningowe, z taką ofertą biblioteki pedagogiczne muszą wyjść. Jeżeli jest potrzeba stacjonarnych szkoleń, warsztatów prowadzonych, również musimy dostosować tą swoją ofertę do wymagań naszych użytkowników. Starajmy się, czy biblioteki pedagogiczne powinny też wyjść w kierunku zakupu czy dostęp do czytelni internetowych. Oczywiście to znowu wiąże się z funduszami, których w bibliotekach pedagogicznych jest mało, ale no, powinniśmy jako biblioteki pedagogiczne myśleć również w takiej przyszłości. Zauważalne staje się, że coraz więcej bibliotek pedagogicznych również ma dostęp do wszelkiego rodzaju czytelni czy baz bibliotecznych takich online. Nie mogłam się wysłowić. Proszę Państwa, i jeszcze na koniec o współpracy z bibliotekami innych typów czy instytucjami, a mianowicie realizacja i udział w projektach czy wydarzeniach edukacyjnych, które będą promować czytelnictwo, ale także wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Następnie oczywiście rozwój bibliotekarstwa, szukanie nowych rozwiązań. To będzie też związane z publikowaniem, z upowszechnianiem naszych pomysłów czy wszelkiego rodzaju innowacji. Następnie udział, proszę Państwa, nauczycieli bibliotekarzy w grupach tematycznych czy interdyscyplinarnych, naukowych. Oraz współpraca z pracownikami naukowymi w zakresie na przykład tworzenia kursów online czy zapraszania ich w roli ekspertów, bo to jest bardzo istotne. Zawsze chętniej na pewno bierzemy udział w szkoleniu, w których mamy różnych ekspertów czy osoby z zewnątrz, bo one zawsze coś ciekawego wniosą w tą naszą wiedzę i naukę. Następnie publikacja i udostępnianie materiałów o charakterze oczywiście edukacyjnym i naukowym, ale także na przykład współudział nauczycieli bibliotekarzy w tworzeniu różnego rodzaju materiałów online, między innymi tutaj Wikipedii czy innych otwartych zasobów edukacyjnych. Podsumowując, proszę Państwa, biblioteki pedagogiczne w przyszłości, na czym się powinny skupić? To jest taka moja wersja, może mój pomysł czy idea, którą sobie wymarzyłam, ale myślę, że tutaj od Państwa będzie zależało, jaka ta biblioteka w przyszłości będzie. Myślę, że powinniśmy się skupić na wszelkiego rodzaju usługach online, bo jest popyt, chęć, młode pokolenie to pokolenie smartfonów i internetu. Musimy o tym pamiętać, czy nam się to podoba, czy nie. Następnie wykorzystanie TIC i to nie tylko TIC tego podstawowego na lekcji, ale tak, abyśmy potrafili pokazać naszym uczniom, jak się w świecie społecznym posługiwać technologiami, gdzie mogą wykorzystać, w jaki sposób szukać informacji.
Następnie drugi obszar to nauczanie stacjonarne i online. To już, proszę Państwa, rzeczywistość. To nie tylko pandemia, która pokazała, że istnieją szkolenia online, ale również teraz też one są potrzebne i również mamy użytkowników, którzy z nich korzystają. I następnie promocja nauki i czytelnictwa. Wszelkiego rodzaju metodami. Myślę, że w nauczycielach, bibliotekarzach i bibliotek pedagogicznych, i bibliotekach szkolnych jest bardzo duży potencjał i dzielmy się swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami, tak aby się rozwijać, podnosić swoje kwalifikacje, nie zapominając oczywiście o uczniu, rodzicu, ale także innych odbiorcach tych placówek. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. Mamy jeszcze dwa wystąpienia i krótkie, więc może je zrobimy, a potem będzie ten lunch, jest taki szybko się go da zjeść. I zaczniemy trochę później warsztat. I do osób, które są online, to bardzo bym prosiła, tam podaliśmy kolegom i też w mailu poszedł nowy link do warsztatu online, żeby zwrócić uwagę na skrzynkę mailową swoją albo wiadomości na Zoomie. Warsztat online z Markiem Bukowskim, naszym wikipedystą, zacznie się 14:30. Natomiast tutaj nasz warsztat zacznie się 14:45. I teraz poprosimy panią Olgę Topolewską z Białegostoku, CEN w Białymstoku, otwarci na ucznia, nauczyciela, bibliotekarza, nowe trendy w promocji czytelnictwa. Anulować zaraz, bo nie widzę, że tak powiem tutaj. Obiecałam panie Klarze, że bardzo szybko się, a mam taki falswart. Dlaczego tak właśnie? Co innego widzę? O tak, co innego widzę. Proszę Państwa, ja tutaj uzupełnię wystąpienie pani Agaty, bo również reprezentuję bibliotekę pedagogiczną, ale też i ośrodek doskonalenia nauczycieli, bo pracuję właśnie w takim zespole. Swoją pracę rozpoczynałam jako nauczyciel bibliotekarz od kilku lat jako szkoleniowiec w części ośrodkowej. My się, proszę Państwa, otworzyliśmy na szkoły, na przedszkola, na biblioteki szkolne i tak naprawdę się otworzyliśmy na całą naszą społeczność miejską i też na społeczność i też na to, co się dzieje w kraju i w świecie. Jeżeli chodzi o naszą taką ofertę, codzienną bym powiedziała, to prowadzimy zajęcia otwarte do każdego poziomu edukacyjnego, począwszy od przedszkola, tutaj widzicie Państwo klasy 1-3. Mamy też, odpowiadamy tutaj na potrzeby pandemiczne, prawda? Pamiętajcie, we Wrocławiu się ukazał taki tekst biblioterapeutyczny Ola Borys i Nowi Przyjaciela, też takie zajęcie będzie prowadzone. Mamy też grę literacką dla maluchów, nasz produkt regionalny Grzegorz Kazdepkę. Muszę się tutaj głośno chwalić, bo mieliśmy się chwalić, prawda? Pochodzi z Białegostoku, o nim jeszcze chwilę później. I takie, jak powstaje książka, różne rodzaje książki z poprzednich lat, to takie cykliczne zajęcia co roku prowadzimy. Pokazujemy formy takie nieciekawe, takie nietypowe książek.
dla klas 4-6 to też o drzewach na Podlasiu sobie opowiadamy, bawimy się słowami i też jest gra, która tutaj do książki Henryka Sienkiewicza W pustyni i puszczy nawołuje. Klasy 7-8 to z kolei ciekawostki ze świata roślin, które przybyły do Europy z różnych kontynentów, ale też kolejna gra Podróż z małym księciem. No i w tym roku wprowadzamy Escape Room na pomoc wieszczom, bo wszakże odpowiadamy tutaj na te daty narodowe. Mamy zawsze patronów roku. No i w tym roku mamy romantyzm, tak? Także to będzie taka odpowiedź. Jesteśmy otwarci na nowe trendy w promocji czytelnictwa. W jaki sposób, Państwu też powiem. Przystępujemy też, tak jakby organizujemy, włączamy się w akcje ogólnopolskie. Może powiem chwilę o takiej już przebrzmiałej akcji. Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom. Ta akcja to był też ogólnopolski, cała Polska czyta dzieciom. Wszyscy Państwo wiecie, że w czerwcu taka akcja funkcjonuje. Udało nam się, prawie 40 partnerów. Wszystkie instytucje popchodziłyśmy w mieście, zaprosiłyśmy do czytania i przedstawiciele tych instytucji chodziły do szkół, do przedszkoli i czytały dzieciom. Łącznie w akcji ponad 11 tysięcy osób uczestniczyło. Ja mówię o ostatniej edycji, 8 przed pandemią. Miałyśmy zamiar 10, ale nam się nie udało. Inaugurację robiliśmy na terenie w Operze Filharmonii Podlaskiej. To było 700 osób, plejada naszych gwiazd lokalnych, występujące dzieci. Zawsze promowałyśmy jakąś osobę, nie wiem, piszącą. Udało się przy okazji tej akcji takie wypromować konkursy międzyszkolne. Tutaj ukłon wielki w stronę bibliotekarzy szkolnych, które takie konkursy organizowały. Chociażby międzyszkolna parada postaci literackich, konkurs głośnego czytania. W tej chwili stał się takim konkursem ogólnopolskim nawet. Przeprowadziliśmy, proszę Państwa, taką grę terenową, literacką, tu i tam, z bohaterami książek Grzegorza Kazdepki. Tak jak powiedziałam, to jest nasz produkt regionalny. On się urodził w Białymstoku. Rozpoczynaliśmy taką wędrówkę od szkoły, gdzie się uczył. Potem sondę uliczną przeprowadzaliśmy. Czy ktoś wie, czy ktoś słyszał o pisarzu? Chodziliśmy do jego... No dokładnie. Chodziliśmy do liceum, gdzie się uczył, tak? Również to było jego miejsce zabaw. Jeszcze jego mama mieszka przy ulicy Kalinowskiego. Pan Grzegorz wyszedł na spotkanie tej grupy i odpowiadał właśnie na chętnie na pytanie. Naprzeciwko ulicy Kalinowskiego właśnie ta Opera i Filharmonia Podlaska. To był cel nasz końcowy tej gry literackiej. No i pan Grzegorz prowadzi nasze targi, nasze po prostu targi książki, bo imprezy na targach książki i innych też, przy innych okazjach. Jeżeli cokolwiek się dzieje na forum takim ogólnokrajowym, to my się w to włączamy. 3 września tego roku to Narodowe Czytanie. Była akcja ogólnomiejska, myśmy tam weszły, nasze koleżanki z Teatrzykiem Kamil Szybaj udały się i prezentowały tą metodę pracy. Moja koleżanka, z którą pracuję, która też jest szkoleniowcem, we dwie taki team tworzymy, interesuje się sketchnotingiem i tutaj na żywo rysowała jedną z edycji tego wydarzenia Narodowego Czytania. Noc bibliotek to jest już oczywistość. Można było w tym roku się nauczyć i tańczyć, i głośno czytać, i posłuchać płyt winylowych, i jakieś sobie silly face wziąć udział, teatr cieni, tak, silly face, oglądanie różnego rodzaju książek.
Jesteśmy też autorami, tworzymy takie typowo akcje regionalne. Czytanie ma głos rok temu. Była formuła online z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Postanowiliśmy, że będziemy promować teksty w wolnym, otwartym dostępie. W ubiegłym roku czytaliśmy bajkę między innymi Henryka Sienkiewicza, a w tym roku dzieła Homera, Ezopa i Fedrusa. Pamiętajmy, bo są kierunki polityki oświatowej państwa i tam jest edukacja klasyczna. I do tego organizujemy filmy, konkurs filmowy, a uczniowie sami oceniają film, który im się najbardziej spodoba. Nagrywamy zwykle taki film promujący akcję. Ten film puszczamy poprzez nauczycieli bibliotekarzy do szkół. Oni po prostu zamieszczają na witrynach szkolnych, no i to już jest na taką inaugurację. Tak, także proszę zobaczyć na stronie facebookowej, na tym profilu zamieszczamy te filmy. W miejsce Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom rozpoczęliśmy nową akcję Rozczytane Podlaskie. Już na trochę na razie mniejszą skalę, zobaczymy co będzie dalej. To jest w naszej sali konferencyjnej, uroczysta inauguracja, benefis autorski Celiny Zubryckiej, to taka nasza lokalna biblioterapeutka, pan Kuba Sienkiewicz też piszący dla dzieci. Uczniowie z Parady Postaci Literackich. Tak trochę przedłużamy ten Białostocki Tydzień Czytania. Piknik na świeżym powietrzu. Po tej uroczystej inauguracji mamy takie cykliczne konkursy, komiks inspirowany lekturą. Co roku inna epoka. Wręczamy nagrody. Rozrósł się nam taki konkurs plastyczny, Czytanie is the best. Proszę Państwa, ten konkurs towarzyszy festiwalowi literackiemu na pograniczu kultur. Jest taka ogromna impreza Targi Książki w Białymstoku. Tym targom towarzyszy festiwal literacki, a my się zajmujemy rejestracją, czyli nasi uczniowie mają, no, mają moją chęć, jeśli mają chęć, to mają też możliwość spotkać się z takimi no, współczesnymi po prostu pisarzami. Od ubiegłego roku, bo tak jakoś postanowiłyśmy no, tak działać, też kolejna akcja Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. Nagrywamy filmik popularyzujący tą biblioterapię. Do szkół również wysyłamy do zamieszczenia na witrynach, a potem zachęcamy, żeby po prostu uczniowie ilustracje do książki biblioterapeutycznej wykonywali. Zakładki tak jako materiały promocyjne przygotowujemy i też wykaz literatury pomocniczej do biblioterapii. Czyli na te trudne czasy biblioterapia jest, otwieramy się po prostu na taką formę pracy z czytelnikiem. Też od tego roku rozpoczęłyśmy projekt Miesiąc z Biblioterapią, czyli w tym miesiącu szkoły, w bibliotekach szkolnych szkoły prowadzą zajęcia biblioterapeutyczne. My ze swojej strony takie pomoce tutaj jako biblioteka pedagogiczna przygotowaliśmy, filmiki, quizy. Prowadziliśmy tutaj też zajęcia w Centrum Edukacji Nauczycieli, zobaczcie, o takich tytułach, więc zainteresowanie było naprawdę ogromne. Chcę tylko powiedzieć, tak też do archiwum tak trochę przeplatam, u nas znajduje się w naszej instytucji, no, mamy oddział, no może tak, nie wiem, nazwę, Goethe Instytutu i również promujemy literaturę niemiecką. Taki projekt był organizowany przy wsparciu finansowym, nie było problemu z nagrodami dla uczniów. Taki flagowy, standardowy projekt już od lat 11 realizujemy, Podlaskie spotkanie z pisarzami i tutaj się kłania współpraca z
Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, które to pozyskuje wsparcie finansowe od Urzędu Miasta w Białymstoku, wcześniej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. No i zobaczcie, jakie wspaniałe nazwiska nam się po prostu tutaj udało pozyskać dla dzieci najmłodszych, dla dzieci starszych, również dla dzieci starszych, no i tutaj dla młodzieży najstarszej. Była literatura fantastyka, była literatura obyczajowa, byli też podróżnicy z nami. Jesteśmy otwarci na nauczyciele bibliotekarza. To, co moje przedmówczynie mówiła, tak, narzędzia TIK po prawej stronie, tutaj Państwo macie te kompetencje, szkolimy jak najbardziej. W Canvie większość materiałów graficznych sami umiemy, uczymy innych, jak robić. Genially projekt, zdalna biblioteka szkolna pedagogiczna, robiłyśmy tutaj lekcje online, jak przeprowadzić takie warsztaty. No i mnóstwo takich prawda, innych odpowiadającym potrzebom nauczycieli bibliotekarzy kursów, w tym między innymi na przykład o grach literackich, escape roomach. Staramy się po takim kursie wypracować materiały metodyczne i zobaczcie, takie nam właśnie gry, takie scenariusze gier powstały, no potem dzielimy się nimi i nauczyciele mogą prowadzić według tych scenariuszy zajęcia w swoich szkołach. Podobnie Escape Room, no właśnie ten wspomniany na początku na pomoc wieszczom scenariusz. Cztery mamy tutaj scenariusze, w trakcie jesteśmy wydawania takiej publikacji drukowanej i elektronicznej. I też sieciujemy w zakresie, no, że tak powiem, systemów bibliotecznych, literatury współczesnej. No, a pierwsza sieć to taka ogólna przedmiotowa biblioteka szkolna na miarę czasów. I spotykamy się stacjonarnie, zawsze są konferencje, to znaczy tak, jesienią odbywa się forum nauczycieli, bibliotekarzy i biblioterapeutów. W 2021 roku było w formule online z wykorzystaniem platformy Teams. No, w tym roku, w listopadzie, mamy zamiar tą konferencję w wersji takiej stacjonarnej przeprowadzić. W wersji stacjonarnej w maju inspiracje czytelnicze. Gościliśmy tutaj panią Violettę Matusik i to jest, mam nadzieję, że w tym roku będziemy próbowały rozkręcić tutaj w nasze środowisko, jeżeli chodzi o współpracę z Wikipedią. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych stron. Mamy stronę Biblioteki Pedagogicznej CEN i stronę również BIP Serwisu Bibliotek Szkolnych, bo taki serwis elektroniczny prowadzimy już od lat. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Ja bardzo dziękuję też, przepraszam za ten pośpiech. Chciałam też podziękować tutaj, musimy przerwać transmisję online. Będzie jeszcze jedno wystąpienie. Może bym zaprosiła na chwilę, chociaż żebyś pokazała Klaudia Stano z Pistacja TV, czyli Catalyst Education. Przerwiemy teraz transmisję, ale chciałam przedstawić, że jeszcze prosimy o zostanie na sali, a prezentację Klaudii prześlemy potem wszystkim. Bardzo dziękuję tutaj wszystkim, którzy nas słuchali i oglądali na żywo. I tym samym kończymy transmisję, tak? Przemek? Ale zapraszamy na mapę karier, na pistacje, bezpłatne zasoby. Także mam nadzieję, że taki niedosyt pozostanie przynajmniej w transmisji online. Mapa karier.org i pistacja.tv i kończymy transmisję.